30 grudnia 2000 roku odszedł na wieczną wartę Stanisław Broniewski, pseudonim Stefan Orsza. Miał 85 lat. Ekonomista z wykształcenia, pedagog i wychowawca z powołania, całym życiem pełnił harcerską służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Do narodowej legendy przeszedł jako naczelnik Szarych Szeregów, którymi kierował od maja 1943 do października 1944 roku. W 1939 roku polskie harcerstwo stanęło w pierwszym szeregu obrońców ojczyzny. Młody instruktor Stanisław Broniewski wiedział, że młodzież pali się do konspiracji. Rozumiał też, jakie zagrożenia niesie poczucie klęski i demoralizacja życia w okupowanym kraju. Były przed nami dwie drogi właściwie, bo można było iść do wojska, zbierać gromady, jak najbardziej je przygotowywać, ćwiczyć i tak dalej i oddawać wojsku, a można było być harcerstwem. I chodziło o wychowanie w tym czasie młodych, prawda? Będąc współtwórcą programu Szarych Szeregów, męskiego harcerstwa w konspiracji, stanął przed poważnym dylematem. Włączyć młodych ludzi do walki, czy też chronić ich przed okrucieństwami wojny. Ostatecznie wypracowano koncepcję wychowania przez walkę. Zawierało ją główne hasło programowe Szarych Szeregów. Dziś, jutro, pojutrze. Dziś to przygotowanie do czasów przełomu, czyli udziału w ogólnonarodowym powstaniu. Jutro to jawne wystąpienie z bronią przeciw znienawidzonemu okupantowi. Pojutrze to budowa fundamentów niepodległej Rzeczypospolitej po wyzwoleniu. Wszędzie tam, gdzie zapadła już noc okupacji, tam od razu, natychmiast powstawała organizacja harcerska. Jeszcze nie wiedziała, jak się nazywa. Organizacja, która potem przyjęła nazwę Szare Szeregi. Każdy dzień okupacji przynosił nowe wyzwania. Mały sabotaż, wielka dywersja. Oto codzienność warszawskich grup szturmowych, na których czele stanął Broniewski. Później dowodził warszawską chorągwią Szarych Szeregów, by wreszcie objąć naczelnictwo całej organizacji. A to służy i to wszystko się tym chłopcom wpajało, że to jest służba. To oczywiście nie może być gadanie o służbie, tylko jest naprawdę służba. Wobec tego naprawdę to w pierwszej linii. I Florian wybrał i zdecydował tą sprawę, że grupy szturmowe idą do Kedywu, czyli do tej części grona Armii Krajowej, które trzaskało się już podczas wojny, prawda, podczas okupacji, a nie czekało, jak to złośliwie potem mówić, z bronią u nogi, co jest normalne dla armii, która ma uderzyć, prawda, w odpowiednim momencie, czyli w Powstaniu Narodowym. Pamiętam interwencje nasze u wyższych władz wojskowych potem, kiedy ja już byłem na funkcji naczelnika harcerzy po aresztowaniu Floriana Marciniaka, interwencje, czy nie za bardzo nie dostrzegają może potrzeby przyszłościowej, oszczędzania życia. Przecież ci ludzie są dla przyszłej Polski, a nie dla wyginięcia w tej chwili. Był dowódcą pierwszej wielkiej akcji zbrojnej na ulicach miasta. 26 marca 1943 roku pod Arsenałem harcerze odbili z rąk gestapo swego przyjaciela, Jana Bytnara Rudego. Kiedy wybuchło powstanie warszawskie, harcerskie bataliony Zośka i Parasol należały do najlepszych oddziałów Armii Krajowej. Złożyły też największą daninę krwi. Kolejny raz w naszej historii trzeba było strzelać do wroga diamentami. I ja już po swoich tych wszystkich wędrówkach i tym, co widziałem w Śródmieściu, rozumiałem, że to idzie do końca. I w związku z tym, chyba z mojej inicjatywy, ale z pełną aprobatą mojego przełożonego, pana przewodniczącego Szarych Szeregów, pana Kupczyńskiego, który łączył sprawy żeńskie, organizacji żeńskiej i męskiej, prowadził to naczelnictwo, poszliśmy we dwóch do wicepremiera Jankowskiego na piękną ulicę, żeby mu powiedzieć o naszym zdaniu w tej chwili. Zdanie było proste, właściwie, że rozumiemy, że to, do czego powstanie było potrzebne, niezbędne, podkreślam wyraz niezbędne, to zostało już okupione. Wobec tego zgłaszamy tego rodzaju postulat, że trzeba kończyć. Pamiętam zdanie
Jankowskiego, powiedział tak troszkę z żalem w głosie, więc nawet i wy. Po upadku powstania Orsza poszedł wraz ze swymi podkomendnymi do niewoli. Po rozbiciu III Rzeszy stanął na czele harcerstwa w Niemczech, by w końcu, po wahaniach, powrócić do Polski. Znalazłem się w Anglii i tam stykałem się z najwybitniejszymi ludźmi z mojego środowiska, polskiego środowiska, które właśnie ze mną się wiązało jakoś, mianowicie Grażyńskim wojewodą, przewodniczącym ZHP przed wojną, z Pełczyńskim, z Borem Kormorowskim, z Janem Nowakiem, który tak później stał się moim przyjacielem, a później stał się takim wybitnym działaczem. Otóż ci ludzie próbowali mnie namówić, żebym został tam. Namówić, przy czym rozumiem, że było to z serdeczności w stosunku do mnie. Po prostu oni rozumieli, że ja jak tu wejdę, to dostanę w czapę, jak to się mówiło od razu, na granicy, że mnie to jest niemożliwe. Pamiętam trudną rozmowę z generałem Borem Komorowskim, prawda, gdzie mu meldowałem, że wracam. I kiedy on, widząc cały mój szacunek dla jego osoby, rozumiał, że jadę i powiedział to, że idę tu konspirować. A ja mu zameldowałem, że on mnie nie rozumie, że nie jadę konspirować, że jadę tam żyć. A tam trzeba będzie żyć w sposób szczególny. Ja sobie tego jeszcze nie wyobrażam, ale żyć mając Polskę w sercu i jakoś tym promieniując, prawda, wśród najbliższych, nie wiem, tak to myśmy sobie to wyobrażali. Potem była cisza lat stalinowskich, potem była cisza. W takiej Polsce nie było miejsca dla Związku Harcerstwa Polskiego. W jego miejsce monopol na wychowanie młodzieży otrzymał Związek Młodzieży Polskiej. Zamiast skautowego braterstwa obowiązywał w nim proletariacki internacjonalizm. Zamiast metod wychowawczych Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego realizowano ideały sowieckich pionierów i komsomołu. Harcmistrz Stanisław Broniewski nie mógł i nie chciał uczestniczyć w tym procesie. Odsunął się w cień, skupiając jednak wokół siebie przyjaciół z przedwojennego ZHP i z Szarych Szeregów. Kiedy nadszedł polski październik, Orsza włączył się w przemiany w harcerstwie. Jednak wyniki zjazdu łódzkiego, na którym w grudniu 1956 roku zadecydowano o przekształceniu Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej w Związek Harcerstwa Polskiego, przyjął z rezerwą. Czy to był autentyczny, oparty na dawnych ideałach ZHP? Czy wystarczy przywrócić zewnętrzne symbole, aby uwiarygodnić organizację w oczach społeczeństwa? Zbliżający się październik spowodował, że próbowaliśmy to harcerstwo chwycić, ale już na zjeździe łódzkim na początku grudnia 1956 roku nastąpiło starcie. Od razu już było widać, że nie. Że nie, że tam jest twardo na górze. Myśmy powiedzieli, że mimo wszystko my kupujemy ten ochłap, który nam rzucają, to jest nazwę, odznaki i tak dalej, ale my na tym daleko zajedziemy. To znaczy, to było w sercu, tak się myślało. A na zewnątrz wyszliśmy na naiwnych, którzy poszli na tą całą historię. Dość szybko okazało się, że w nowym związku nie ma miejsca dla tak wspaniałego instruktora, jakim był Aleksander Kamiński, autor Kamieni na szaniec. Po kilku latach odeszli następni wybitni instruktorzy, a ZHP stał się organizacją nie mającą wiele wspólnego ze skautingiem. Odrzucono tradycyjne przyrzeczenie i prawo harcerskie. Przewodnią rolę dla ZHP miała pełnić Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Orsza i jego przyjaciele mogli co najwyżej spotykać się we własnym gronie. Jedyną radością było dla nich obserwowanie, jak niektóre drużyny mimo wszystko kultywują dawne ideały harcerskie. Widzieli w nich zaczyn na przyszłość, pewność przetrwania harcerstwa. W nocy przychodzi pociąg i wychodzę, jest jakiś chłopiec, ale widzę, że po harcersku ubrany, prawda, na dworcu i prowadzi mnie, bierze tę torbę moją, prowadzi i gdzieś tam za zakrętem nagle baczność, staje na baczność cały, prawda, duży oddział harcerski. I to takich 17-18-letnich chłopców, muszę powiedzieć, że byłem wzruszony, bo znowuż jesteśmy u siebie, prawda? Znowu się to czuję. I takich rzeczy było dużo w Polsce. I ja naprawdę myślę, że
nie chcę mówić o sobie, ale odgrywałem w tym może bierną rolę jakiegoś właśnie lepiszcza między tymi samodzielnie żyjącymi organizacjami, drużynami, ośrodkami. Także już gdzieś przed 80 rokiem to myśmy byli gotowi do tej Solidarności, która nadeszła. Jeszcze nie zarejestrowano Solidarności, a już powstał jej skautowy odpowiednik. Kręgi instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Małkowskiego. Ich opiekunem i autorytetem był właśnie Orsza Broniewski. Ozdrowieńczy ferment ogarnął skostniałe struktury ZHP. Drużyny i harcerskie szczepy odkrywały prawdziwą historię swojej organizacji, zapoznane ideały i wartości. Nawiązywały kontakt z dawnymi instruktorami. Etos szarych szeregów przenikał do ZHP. Kulminacyjnym momentem był drugi jubileuszowy zlot harcerstwa na krakowskich Błoniach we wrześniu 1981 roku. Uczestniczyły w nim zastępy harcerskie z całej Polski. Apelu Orszy o powrót do przedwojennego tekstu przyrzeczenia i prawa harcerskiego słuchały tysiące dziewcząt i chłopców w szarych i zielonych mundurkach. Stan wojenny zmusił kręgi Małkowskiego do samorozwiązania, ale nie powstrzymał procesu odradzania się ideowego harcerstwa w Polsce. W 1983 roku tworzą się zręby zakonspirowanej organizacji instruktorskiej pod nazwą Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Pierwszą próbą jego siły była biała służba podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1983 roku. Orsza nie pełnił w ruchu żadnej funkcji, ale był jego duchowym i moralnym przywódcą. To właśnie wtedy powstało Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy. Podano bratnią dłoń ZHP poza granicami kraju, nawiązano kontakty z żołnierzami Legionów AK. Apogeum działalności ruchu przypadło na 1988 rok. W czerwcu odbył się na świętokrzyskim Wykusie powtórny pogrzeb majora Jana Piwnika Ponurego, będący manifestacją polskich tradycji niepodległościowych, w którym wszystkie służby pełnili harcerze ruchu. Kilka tygodni później delegacja instruktorów RHR gościła na zlocie emigracyjnego ZHP w Stanach Zjednoczonych. Doszło tam do historycznego spotkania naczelnika Szarych Szeregów z ówczesnym przewodniczącym ZHP poza granicami kraju, harcmistrzem Ryszardem Kaczorowskim. Tymczasem w Polsce zaczęły się już zasadnicze przemiany. Orsza wiedział, że nadchodzi czas na realizację szaroszeregowego pojutrza. W ruchu harcerstwa Rzeczypospolitej widział awangardę koniecznych społecznych zmian. Gdy przyszedł czas w początkach 89 tego dziwnego wielkiego roku, trzeba było bardzo silnie zaakcentować pęd do wolności i stąd wtedy wychodziły z Związku Harcerstwa Polskiego silne grupy ludzi, tworząc swoje. Stąd ten pluralizm, stworzyło się dużo różnych organizacji. To jest po prostu bardzo ostra linia walki, jakie już mieliśmy w czasie tej swojej blisko 80-letniej historii. Dlatego harcerstwo, a ściślej Związek Harcerstwa Polskiego, musi być oddany społeczeństwu, musi być przekazany narodowi, żeby temu narodowi służył. Niestety, lata 90. to okres głębokich podziałów w krajowym harcerstwie. W ZHP procesy odnowy następowały z oporami i powoli. Zrezygnowano z przewodniej roli partii politycznej, dopuszczono kapelanów, nieśmiało wracano do przedwojennej metodyki, pozbywano się najbardziej skompromitowanej kadry. Naprzeciw siebie stanęły więc ZHP i ZHR. Te same mundury, ten sam krzyż harcerski, te same stopnie. Owszem, były i różnice, ale czy aż tak zasadnicze, aby uzasadniały wątpliwy wychowawczo pluralizm? Nie tak wyobrażał sobie druh naczelnik odłożoną w czasie realizację szaroszeregowego pojutrza. Teraz, gdy go zabrakło, może harcerscy wodzowie usiądą wreszcie we wspólnym kręgu, by odkładając urazy, porozmawiać o jedności harcerstwa w prawdzie jego ideałów. Takie przesłanie pozostawił u progu III Rzeczypospolitej wszystkim harcerzom w swym niepublikowanym do tej pory apelu harcmistrz Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari Stanisław Orsza Broniewski. Słuchajcie, w tej chwili to nic dziwnego, że są rzeczy burzliwe,
na świecie, w Polsce i w harcerstwie też. Że ludzie się ze sobą kłócą, spierają, że są jakieś niewykonanie obowiązku, że jest jakiś brak zapału do pracy, do tworzenia, że tworzenie nie sprawia przyjemności. Czy wiecie, ja się nie dziwię, może dlatego, że mam te lata, ale ja rozumiem, że jeżeli 45 lat siedzieliśmy sprasowani pod taką prasą, pod takim butem tego komunizmu, który u nas panował, i w tej chwili chwyciliśmy powietrze w płuca, to muszą się dziać takie rzeczy i ten pierwszy rok, 90 rok, pierwszy rok wolności jest takim trudnym rokiem właśnie. Ale ja myślę, że to, że możemy ze sobą tak porozmawiać w tej chwili, jak w tej chwili, to nie tylko jest przyjemność dla mnie, serdeczna przyjemność, bo was widzę w tej chwili, ale powinno być i dla was, bo ja mogę wam przekazać coś wspaniałego, w czym żyłem, gdzie ja miałem prawdziwe sprawy, prawdziwą służbę, prawdziwe braterstwo i nie trzeba było używać tego wyrazu prawdziwe, bo wyrazy były prawdziwe, a teraz one bywają skłamane. Jeden mówi braterstwo, a myśli co innego, a drugi mówi braterstwo i myśli co innego. Więc słuchajcie, ja myślę, że trzeba z siebie wydobyć bardzo wiele, właśnie czuwać, aby wykorzystać ten wspaniały czas, ale nie tylko dla siebie. Wykorzystać dając siebie i wtedy będziecie zadowoleni. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj muszę powiedzieć czuwaj, biorąc pod uwagę bohatera naszych siódmych już niepołomickich zaduszek. Film Krzyśka Krzyżanowskiego dał nam wprowadzenie do dzisiejszej rozmowy. Zapraszam Jarka Błoniarza, redaktora i wydawcę książki, którą dzisiaj mamy promocję. Bardzo proszę, Jarku. Także będzie się musiał wytłumaczyć też z tej książki. Krzysztof Krzyżanowski, reżyser tego filmu, jak również autor materiałów, dzięki którym możemy wrócić do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. I Wojtek Hausner, zapraszam Wojtku, historyk ruchu harcerskiego, tak w skrócie powiem. Może zaczniemy od komentarza do filmu, który przed chwilą widzieliśmy. Krzysiu, jak to się stało, że ten film powstał? Druh Stanisław zmarł i zadzwoniono do mnie z Warszawy, że trzeba zrobić do jedynki film, wspominkowy taki, no i pójdzie w prime time. No ale to było trzy dni przed emisją. Wtedy, kiedy w latach 80. mogliśmy kręcić z nim różne wypowiedzi czy sceny, to wtedy on nie istniał dla telewizji. W 90. latach się to zmieniło. Wtedy już był nawet w randze ministerialnej, bo o ile pamiętam, był szefem Rady Pamięci. W związku z tym zadzwoniono do mnie, że czy bym nie zrobił tego filmu. Ja byłem zdziwiony, powiem szczerze, bo zawsze było tak, że regionalny ośrodek, który jest prowincją, a tu centrala dzwoni, zwłaszcza, że to w Warszawie się miało dziać. No ale okazało się, że mafia harcerska zadziałała. Wtedy był Buzek premierem, a jego szefem kancelarii był nasz druh z Kichamu. Zadzwonili do jedynki, a jedynka... Maciek musiał z Poznania. Tak, a jedynka, jak już zadzwonił ktoś z rządu, no to wiadomo. W każdym razie zrobiłem ten film. Szczęście, że mieliśmy zarejestrowane takie jego wypowiedzi. No robiliśmy to wszystko na VHS-ach, żeby była jasność. No nie mieliśmy kamer porządnych. Kim był Orsza dla naszego pokolenia harcerskiego i jaką rolę spełnił? Kiedy byłem młodzikiem i miałem uporządkować w swojej drużynie biblioteczkę harcerską na młodzika. No i tam natrafiłem na taką broszurkę Szare Szeregi, wydaną po wojnie zaraz. I przeczytałem ją pierwszy raz i zobaczyłem, że był taki człowiek w ogóle, bo nie widziałem, że w ogóle był jakiś Orsza. A później byłem dość blisko jego ze względu na swoje funkcje. On mi pewnie powiedział, słuchaj, to bądźmy na ty. Nie przeszło mi to przez gardło i zawsze byłem druhu naczelniku i mimo woli się prężyłem. Pojechaliśmy na zlot do USA, on tam pojechał. No i w pewnym momencie była defilada i trzeba było być w mundurze. On nie miał. No więc, a ja miałem taką jakąś zieloną koszulę, ale nie harcerską, ale zielonkawą. Taką. I on mówi, to pożycz mi to. No pożyczyłem mu. A ja mówię, ale no krzyża nie ma, nie? Drugi jest z tego, to trzeba byłoby, może tą moją wyciągnę, to bo był harcmistrz. A nie, mówi, nie, wiesz,
Myśmy w szeregach nie chodzili mądrze. Nie, nie, krzyża no, nie muszę wkładać. Myśmy krzyż mieli w sercu. Wojtku, z perspektywy nie tylko historyka, ale i uczestnika tamtych wydarzeń. Krzysiek powiedział o książce, to ja też zacznę od książki. Jak zaczynałem swoją harcerską przygodę, to było oczywiście wiele lat później niż Orsza, w latach 60., to jedną z pierwszych książek harcerskich, które znalazłem na półce, to było wydanie Kamieni na szanie z 1947 roku. No to się okazało, że to była własność mojego ojca, który był w latach 40. w granatowej dziewiątce. Spotkania z Orszą w latach 80. Pamiętam, dopiero co ukazała się książka Całym życiem. Jak odbywały się spotkania z Orszą, to ci, którym się udało ją zdobyć, oblegali Orszę, żeby zdobyć autograf. W tych latach 80., a w 70., wtedy Orsza utożsamiał swoją osobą legendę Szarych Szeregów. No i teraz pytanie, czy to legenda Szarych Szeregów wyprzedzała Orszę, czy Orsza wyprzedzał legendę Szarych Szeregów? Zostawiam znak zapytania. Natomiast przywołam tutaj taką opinię, i tu proszę się nie gniewać za postać, którą za chwilę podam, i mianowicie Kazimierz Koźniewski. Koźniewski był bardzo zaangażowany, zresztą jak wielu harcerzy, w pomoc Węgrom w październiku 1956 roku. I jeżdżąc do Budapesztu z kolejnym transportem medykamentów dla budapesztańskich powstańców, no i w jakiejś takiej rozmowie na temat młodzieży, ten Węgier powiedział mu, że wy to macie szczęście, bo wy macie legendę Szarych Szeregów, 56 rok. Orsza owszem był taką egzemplifikacją tej legendy, ale przecież Orsza wrócił w 1946 roku do Polski. W tym czasie odrodziło się spontanicznie dziesiątki drużyn harcerskich, a wiele z nich odtwarzali ci, którzy byli w Szarych Szeregach. I żeby przywołać przykład Krakowa, jakbyśmy prześledzili listę drużynowych drużyn krakowskich, no to by się okazało, że zdecydowana większość tych drużynowych to byli ci, którzy byli w Szarych Szeregach. I oni własną osobą nieśli te wartości, idee. I myślę, że to jest też odpowiedź, dlaczego w wielu miejscach przetrwało harcerstwo w takiej formule tradycyjnej. Tu Kraków jest, myślę, dobrym przykładem. Stanisław Czopowicz, jak analizował w swoich pracach, Gawędach, co wpłynęło na przetrwanie ruchu harcerskiego, wśród tam wielu czynników wymienił właśnie ten kontakt z żołnierzami, harcerzami Szarych Szeregów. Kontakt, który cały czas istniał. Moja macierzysta drużyna była przez lata prowadzona przez Antoniego Gryglowskiego, zresztą przewinął się tu na kilku fotografiach, który swoją osobą przenosił to. I na to przychodzi Stanisław Orsza, tak, który spina to wszystko. Każda jego obecność w każdym miejscu to było nie tylko spotkanie z harcerzami, przede wszystkim spotkanie z młodzieżą, ale to było także spotkanie z tymi harcerzami, żołnierzami Szarych Szeregów. A co ciekawe, mimo że byli w tej samej organizacji w czasie okupacji, to nigdy się nie mieli okazji wcześniej spotkać. W latach 80. często to było pierwsze ich spotkanie z ich naczelnikiem. Więc ta legenda, która była przeniesiona, jeżeli tak można powiedzieć, pod strzechy przez Aleksandra Kamińskiego w Kamieniach na Szaniec, potem utrwalona przez Stanisława Wroniewskiego Orszę. Krzysiek tu wspomniał o tym, że Orsza nie miał munduru, ale to proszę zwrócić uwagę, że jak prześledzimy te fotografie, fragmenty filmów, które gdzieś tam przetrwały, to na żadnym z nich Orsza nie występuje w mundurze. On w momencie, kiedy podjął decyzję, że nie wchodzi do organizacji, która znajduje się pod kontrolą komunistów, nie ubrał munduru. Nawet w 1956 roku, jak zaangażował się na kilka miesięcy w próbę odbudowywania Związku Harcerstwa Polskiego. Ale nikt nie podważał fakt, że był członkiem ruchu harcerskiego. Wszędzie był traktowany jak instruktor, jak naczelnik, jak ktoś, kto jest tutaj bardzo ważny. Ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Orsza był człowiekiem pokornym. O jego pokorze świadczy ta książka. Po całym życiu napisał książkę o Florianie Marciniaku, mniej popularną, niekoniecznie przez wszystkich czytaną. I tutaj w zasadzie na każdej ze stronic widać, że on czuł się dziedzicem Floriana Marciniaka. On się czuł dziedzicem tych myśli, które Florian Marciniak sformułował i próbował w pracy Pasieki, czyli głównej kwatery
Szarych Szeregów wprowadzać. Orsza był naczelnikiem półtora roku, nawet chyba niecałe. Florian Marciniak objął tę funkcję pod koniec 1939 roku i był do chwili aresztowania, tak? Czyli grubo ponad 3 lata. I tak naprawdę Szare Szeregi to było dziecko Floriana Marciniaka i Orsza o tym wspomina. Orsza o tym pamiętał przez cały czas. Wojtek, tutaj wspomniałeś na początku o tym, znaczy zadałeś pytanie, legenda Szarych Szeregów czy Orsza, czy odwrotnie. Ja o Orszy nie wiedziałem jeszcze wtedy nic, kiedy byłem szczęśliwy, zakładając szczep w trzecim czy czwartym roku naszej działalności, jak udało mi się zaprosić do Niepołomic szaroszeregowca z Krakowa. No więc wydaje mi się, że dla tego grona, które w tamtym czasie tworzyło ruch harcerski, mówię o gronie instruktorskim, Szare Szeregi były takim mitem założycielskim naszej formacji intelektualnie i ideowo. O Orszy dowiedziałem się dopiero później. Książek, i tutaj dla nas wszystkich chyba książki miały swoje niezwykłe znaczenie. Ja jako młody człowiek przeczytałem wszystko, co się w PRL-u ukazało o Powstaniu Warszawskim i o Szarych Szeregach. Natomiast oczywiście pewnie to jak dla wielu tu obecnych pamiętniki żołnierzy z batalionów Zośka i Parasol, no miały swoje ogromne takie oddziaływanie, które nas w jakiś sposób motywowało, gdy mieliśmy poczucie, że w tej sztafecie przychodzi czas na nas. A jak mowa o książkach, no to zwracam się do Jarka, który nie jest zawodowym wydawcą i nie trudni się wydawaniem książek zawodowo, natomiast od lat wielu, pierw zaczynał w konspiracji, a teraz już legalnie, wydaje książki i na dziś przygotował nowe wydanie książki o Broniewskim, ale poprzez jego teksty. Jarku, jak doszło do powstania tej książki? Miałem to szczęście, że udało się go zaprosić we wrześniu 80 roku na wręczenie sztandaru mojemu środowisku z Opola imienia Szarych Szeregów. I on wtedy na mnie zrobiło piorunujące wrażenie to, że on pofatygował się tak, a taki facet podatygował się do jakiegoś prowincjonalnego środowiska na Opolszczyźnie. Spędził tam z nami cały dzień. Wieczorem uczestniczył w ognisku w Turawie. Dla niego ta Turawa też, jak się okazuje, była ważna, bo to, co Krzysiek powiedział, to ta książeczka, która krąży i krążyła wtedy pod nazwą Szare Szeregi, wydana w 1946 roku, to był zapis gawędy z pierwszej centralnej akcji szkoleniowej w Turawie właśnie, która miała miejsce. I potem jako harcerz kilkunastoletni, potem początkujący instruktor, kilkakrotnie z Orszą mieliśmy kontakt, czy to w czasie rajdów Arsenał, czy też w 1988 roku on znowu przyjechał do Opola i znowu spędziliśmy z nim no, dość intensywnie ten czas. I ten Orsza we mnie cały czas siedział. Tak? I myśmy mieli taką druhnę Marię Furmanek, która mocno pilnowała, żebyśmy wiedzę o Szarych Szeregach, o patronie naszym dość solidnie przepracowywali i przygotowywali się czy do rajdów Arsenał, które parokrotnie udało nam się wygrać, czy po prostu zdobywając nasze lokalne sprawności. Druhna Furmanek już u schyłku życia przekazała mi swoje archiwum i ja zacząłem je przeglądać i zobaczyłem, że ona zachowała mnóstwo kaset z nagraniami różnych wypowiedzi Orszy. Część z nich nagrywała sama, część nagrywała od innych. Wtedy się chodziło nie z telefonem, tylko z takim magnetofonem Grundig. I zacząłem tego słuchać najpierw jako świadectwo pewnej historii, ale im bardziej tego słuchałem, tym bardziej rozumiałem, że on jeździł po Polsce i tłumaczył, na czym polega dobre harcerstwo, dlaczego to działa, dlaczego ten system wychowawczy ma swoją moc, dlaczego on się sprawdza, dlaczego się sprawdził w czasie wojny, ale nie tylko, bo on też podawał przykłady z różnych innych okresów historii harcerstwa i im bardziej w te teksty wchodziłem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że one są nie tylko historyczne, oczywiście mają swoją wagę historyczną jako istotnego świadka historii, ale że one są materiałem dla każdego instruktora tak naprawdę, który chce świadomie prowadzić działalność wychowawczą, chce zrozumieć, jak tworzyć program w różnych warunkach historycznych, w czasie wojny, w czasie półdyktatury czy dyktatury. Jak po prostu realizować tę misję harcerstwa w sposób efektywny?
No i uznałem, że trzeba to w jakiś sposób zachować i przekazać kolejnym pokoleniom instruktorów. 8 lat temu wyszło pierwsze wydanie tej książki. Ja nad nią wtedy jeszcze pracowałem bardzo intensywnie, dotarłem do archiwum, które on zostawił w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i tam trafiałem naprawdę na zdumiewające rzeczy, bo on do każdej gawędy, jak się okazało, przygotowywał się i dokładnie poznawał, do kogo będzie mówił i dokładnie się zastanawiał, jakie treści przekazać. Zachowały się notatki z kilkudziesięciu z tych gawęd. Zachowała się teraz też taka karteczka, na której on spisał, ile, to był chyba rok 81, ile on odbył takich wizyt w różnych środowiskach. Ja chyba tam doliczyłem chyba z 36. Starszy człowiek, który sam sobie postanowił, że właśnie tym lepiszczem będzie dla środowiska, dla ruchu harcerskiego. Miałem jeszcze bardzo ciekawą rozmowę z jego synem, pan Witold. Jakby uświadomił mi, że cała ta działalność jego to nie było dzieło przypadku czy tego, że on był zapraszany tak często w różne miejsca, tylko to był efekt pewnego planu, który Broniewski razem z kilkoma, no możemy się domyślić z kim w latach 50. to ustalił, pewnego planu, który sobie oni postanowili, że oni po prostu będą budować legendę Szarych Szeregów w oparciu o 3 nazwiska: Rudy, Zośka, Alek. I że w ten sposób będą chcieli przekazać pewną prawdę o harcerstwie, o Szarych Szeregach kolejnym pokoleniom. No ja myślę, że jemu się to świetnie udało. Tak? Tutaj Krzysiek wspomniał o swoim pierwszym doświadczeniu. Dzisiaj dowiedział w ogóle, że jest orsza, ale potem przyszedł czas, że mieliśmy to szczęście, że wszyscy go poznaliśmy osobiście. Moje doświadczenie tutaj łączy z Krzyśka doświadczeniem, bo żeśmy pielgrzymowali do Orszy, jak powierzono nam w stanie wojennym trudną misję stworzenia, no, nazwaliśmy to potem ruchem harcerskim, ale stworzenia struktury, organizacji. I jeździliśmy do Orszy, to też była wyprawa wtedy, wsiadaliśmy w pociąg przed 24 w Płaszowie, najlepiej, żeby mieć miejsce siedzące. Jechaliśmy do 6, bo tyle wtedy pociąg jechał z Krakowa do Warszawy. No a potem czekaliśmy na spotkanie, nie wiem, jak Orszy, byliśmy o 10, no to żeśmy siedzieli na ławeczce grzecznie przed domem, żeby minutę przed 10 zapukać do mieszkania, ale nie wcześniej ani nie później. Otwierał nam drzwi, no pan, taki powiedziałbym dystyngowany, znaczy przedwojenny inteligent, on nigdy nas nie przyjął w kapciach ani w jakiejś koszulce, był zawsze w garniturze. Mieszkanie skromne, małe, ale świecący się parkiet, więc był takim z jednej strony swego, powiedziałbym, pedantem w tym względzie, a równocześnie niezwykła skromność. Ja im bardziej przybywa mi lat, to chciałbym, aby nie przydarzyła mi się przypadłość, która no jest przypadłością starszych ludzi, żeby nie starać się samemu cały czas gadać. Orsza był tego przeciwieństwem. To, co mnie fascynowało w nim, gdy my przyjeżdżaliśmy do niego, w zasadzie w jakimś sensie, może nie tyle o poradę, co taką jakby próbę potwierdzenia tego, co chcemy zrobić. On nigdy, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby on nam zrobił jakiś wykład, żeby on nam powiedział, co my mamy zrobić. On nam zadawał pytania, prowokując do pewnej refleksji, pewnie naprowadzając na jakąś ścieżkę. Natomiast moje pytanie tutaj, wrócę do niego, było takie, jaką on rolę odegrał w ruchu odnowy harcerstwa w 80 roku. I tutaj miałbym prośbę do Krzyśka, bo Krzysiek z naszego grona chyba jako jedyny brał udział z siedzących po tej stronie, bo nie wiem, czy na sali pewnie ktoś może jeszcze jest, pewnie tak, w spotkaniu warszawskim, które zadecydowało, że powstały Kręgi Małkowskiego. Środowiska harcerskie mają swoich liderów naturalnie wyłonionych. I myśmy też takich liderów w Krakowie mieli i akurat myśmy nie należeli do tych liderów. Byli lepsi od nas, instruktorzy. Ale zbieg okoliczności spowodował, że jeżdżąc na arsenał, poznaliśmy inne środowiska i zachowali nasze adresy, telefony. No i dlatego właśnie ja się znalazłem akurat z mojego szczepu, ze Słowików,
Trzy osoby pojechały, czyli nadreprezentacja zakładać Kicha. Pominięto tutaj część fantastycznych liderów krakowskich, co później niestety poczuli się urażeni i nie weszli do pełnego działania. Ale wracając do rzeczy, było polecenie, że mamy przyjechać ze śpiworem i w cywilu. No i podano nam adres i o 12 mamy się tam stawić. Przyjechaliśmy wcześniej, no i co robić? No to poszliśmy na Stare Miasto. No i łazimy po tym Starym Mieście i ciągle spotykamy podobne grupy, których nie znamy, ale widzimy, że oni tak podobnie wyglądają jak my. Dotarliśmy na miejsce, gdzie mieliśmy być. To był taki kwartał, no i było pełno bram. Więc nie wchodziliśmy do tej bramy, do której mieliśmy się zgłosić, tylko schowaliśmy się do innej. I żeby punktualnie minutę przed wejść. Kiedy minęła ta minuta, że wszystkich bram wyszli podobni nam. Oni też mieli ten pomysł, żeby się schować. To było mieszkanie z Czembosza. Był już tam Orsza. On już tam był. Oczywiście byli tam instruktorzy warszawscy, no trzeba powiedzieć wiadomo, Andrzej Suchocki, który w tym czasie odgrywał bardzo dużą rolę taką wiodącą. Myśmy tam koczowali przez dobę. Okna były, to było troszkę śmieszne, bo nic się nie działo, no ale jak konspiracja, to konspiracja. Trochę zabawy w tym harcerstwie jest. Więc kocami szarymi, oczywiście szarymi, zasłonięte były okna, duszno było jak sto nieszczęść. Orsza, on naprawdę słuchał i myśmy składali różne relacje, mówiliśmy co, a on cały czas jakby moderował lekko to, co się działo. Warszawiacy mieli już pomysł organizacyjny, jak to robić, czyli kręgi. To dobry był pomysł, ponieważ się mieścił w statucie ZKP, nie można było temu nic zrobić, a równocześnie dawał swobodę. Chodziło tylko o to, żeby stworzyć kręgi na poziomie chorągwi. No ale co te kręgi mają robić? Myśmy przyjechali z takim listem krakowskim z Warszawy, druhowie mieli koncepcję swoją. Oni już wiedzieli mniej więcej, co chcą robić. Jorsza wtedy wkroczył, wy macie organizację, a oni mają, czym ją wypełnić. Co ta organizacja będzie robiła? Już cel jest. Można go modyfikować, dyskutować ten list, ale już jest. I to złożymy do tego, to będzie. Był problem jeszcze, jak to nazwać. Wydaje mi się, że Orsza wysunął, a może by to był Małkowski. Najlepsza osoba, która mówi wszystko, do czego my zdążamy. Pamiętam jego, ta rola była moderatora, ale on pilnował. Czułem, że musimy z czymś wyjść. No i wyszliśmy z tym konkretnym i rozjechaliśmy się. A potem to się już potoczyło. On miał rękę na pulsie. Na wszystkich środowiskach, do których on zdążał, bywał, mówił gawędy, gdzie nie narzucał nic, on potrafił jakoś tak to łączyć i jego zdanie się liczyło, bo on w pewnym momencie przeważył. Ale nie mówił to w sensie dyspozycji. Mówił to w sensie, a może by tak, a słuchajcie, jakby tak. Ale zostawiał nam tą decyzję, mimo że myśmy wszyscy przed nim czuli taki respekt w sensie takiej dystynkcji. Dla nas to była legenda, on utożsamiał całą legendę Szarych Szeregów. Między innymi jego rola właśnie jeżdżenia polega, że on był sam legendą. Jak przyjeżdżał, to on tworzył tą legendę. No tutaj jest pewnie dość liczne grono osób, które mimo że to było dość dawno, pamiętają tą przejmującą gawędę w kamieniołomach w Krakowie w czasie zlotu krakowskiego. Natomiast co więcej Orszy, to polecamy książkę. Chciałbym zapytać i tutaj do Wojtka i do Jarka, bo tak jak Krzysiu powiedział, w 80 roku i w czasie stanu wojennego Orsza był dla nas takim niepodważalnym autorytetem. I jak Krzysiek nawet powiedział, nie narzucał, ale jak powiedział Krzysiek, mieliśmy poczucie, że kontroluje bieg wypadków. Natomiast w tym trudnym okresie przełomu, czym kończy się ten film, Orsza moim zdaniem został sam. Bo, że tak powiem, siadł okrakiem na barykadzie. Tak? I ten jego ostatnia wypowiedź, nie wiem czy zwróciliście uwagę, tego filmu jest takim trochę dramatycznym apelem, na który no, 30 lat temu pewnie trudno byłoby się w tych emocjach i w tamtym czasie jakoś spokojnie odnieść, ale dzisiaj już po 30 latach pewnie można, o czym świadczy fakt, że siedzimy tu w gronie instruktorów ZHR-u i Związku Harcerstwa Polskiego. Chciałem was zapytać właśnie o ten moment przejścia i o intencje Orszy i co z tego zostało, czy co z tego dziś wynika? W latach 70. Orsza się spotykał, wygłaszał gawędy,
Często to było w taki sposób, nazwijmy to, utajniony, organizowane. Natomiast zwracam uwagę na to, że w latach 80. Orsza dostał instrument, który pozwalał mu na powszechność tych jego spotkań i pełną ich otwartość. To była książka. Ona została wydana w 1983 roku i w zasadzie każdy jego wyjazd, każde spotkanie mogło być spotkaniem autorskim. Książka była legalnie wydana, zaakceptowana przez cenzurę. Wszystko było lege artis w ówczesnych czasach. I to jest jedna taka refleksja. Druga, Orsza przez cały czas istnienia ruchu harcerskiego funkcjonował jako taka osoba doradzająca, konsultująca, brał udział w spotkaniach Rady Ruchu. I ja tam byłem chyba na dwóch, ale pamiętam i tu potwierdzam to, co Krzysiek mówił. Mówił bardzo niewiele. Jak powiedział jedno zdanie, to w zasadzie ono było kluczowe, decydujące dla tego, co się potem działo. Jak była przygotowywana wyprawa ruchu i Krajowej Drużyny Zlotowej na zlot harcerstwa na obczyźnie w Risingsa w 1988 roku, to dla zapraszających nas wodzów ZHP poza granicami kraju kluczowa była odpowiedź na pytanie, czy Orsza z wami będzie. I oni stawali na głowie, żeby Orsza nam towarzyszył. No i tam spotkał tą osobę, o której tutaj wspominał, czyli Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Rzeczywiście rozmawiał z ówczesnymi władzami Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju. Nawiązał bliski kontakt z Ryszardem Kaczorowskim, wkrótce prezydentem Rzeczypospolitej na obczyźnie, bo tak naprawdę niecały rok później został tym prezydentem. Prowadził rozmowy z Kazimierzem Sabatem, harcmistrzem, wtedy prezydentem Rzeczypospolitej na obczyźnie i rzeczywiście był dla tamtego środowiska emigracyjnego postacią kluczową i bardzo ważną. I teraz w momencie, gdy dochodzimy do roku 89, i to mówię z takiego mojego doświadczenia, mianowicie po powstaniu ZHR-u, ZHP 18 i po tych pierwszych zawirowaniach w Związku Harcerstwa Polskiego, Orsza wymyślił sposób, tak jemu się wydawało, że to będzie dobry sposób na połączenie tego wszystkiego, sklejenie, scalenie i wystąpił z inicjatywą utworzenia Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP. Orsza miał przekonanie, że to będzie to, co pozwoli jakby troszeczkę zawrócić to koło historii. Natomiast tutaj muszę przypomnieć jedną ważną rzecz, mianowicie w drugiej połowie roku 88 Orsza miał bardzo zbliżony pogląd do tego, który był przedstawiany na spotkaniach ruchu harcerskiego i środowisk harcerstwa niezależnego, że trzeba coś poważnego zrobić. Tak? Wykuwały się wtedy dwie koncepcje całkiem samodzielnej organizacji poza ZHP i próby reaktywowania ZHP, który działał na zasadach jeszcze ze statutu 1936 roku. Ostatecznie w tym ogniu dyskusji i debat Orsza znalazł się w ZHR-ze. Był przewodniczącym komisji, która weryfikowała stopnie instruktorskie i tą aktywność swoją prowadził przez pół roku. No i wydarzenia, które wokół tego się działy, spowodowały, że jakby wycofał się, tak, pod koniec roku 89, budując Krajowy Komitet Odrodzenia ZHP. Miałem okazję w roku następnym, czyli w 90, spotykać się z nim kilkakrotnie, ponieważ przypadło mi w udziale koordynowanie takich regionalnych komitetów odrodzenia ZHP. Była taka komisja wykonawcza KKO. I naprawdę Orsza w zderzeniu z tymi lokalnymi różnymi środowiskami, z tym, co się odbywało na styku odchodzących władz chówców ZHP, a powstających tych komitetów, lokalnych komitetów odrodzenia, było dla niego dramatyczne. On zauważył jedną rzecz, że z jednej strony budują się organizacje poza ZHP, z drugiej strony, to jest, przypominam, rok 90, jeszcze przed zjazdem bydgoskim. Dobrze pamiętam? Chyba tak. Więc tam też się kotłuje i dla Orszy był to dramat. Dramat polegający głównie na tym, że grupy instruktorów środowiska, które wokół tego kociołka się kręciły, nie potrafiły usiąść ze sobą i otwarcie porozmawiać. I to był dla niego największy dramat. Nie to, że powstają nowe koncepcje i one są realizowane, tylko to, że nie ma rozmowy, nie ma dialogu i w tym on się nie odnalazł.
To jest taka moja refleksja po tym czasie współpracy. Bo zwróćmy uwagę, że kolejne 10 lat, no to jest 90 rok, on umiera w 2000 roku, to już jest nie to. Tak, Orsza próbuje, oczywiście spotyka się dalej z różnymi środowiskami, opowiada to co mówił, ale gdzieś to odeszło. Trudno oceniać, ja jako historyk uważam, że za mało czasu jeszcze upłynęło, za mało świadectw w tej sprawie jeszcze zostało opublikowanych. Jestem zwolennikiem takiego pisania historii, jak pisał profesor Tomasz Strzembosz, który uważał, że każdą historię, zwłaszcza z historii najnowszej, można opowiedzieć dopiero wtedy, kiedy się porozmawia z setkami ludzi, którzy w wydarzeniach brali udział. Dokumenty to za mało. To, co myślał Orsza, można wydobyć trochę z tych publikacji jego, ale to jeszcze do tego dojdziemy. To jeszcze nie dzisiaj. Właśnie, Jarku, czy w tych tekstach mamy jego wypowiedzi już w tym okresie, w którym widział, że... Zabieg świadomy, to znaczy ja chciałem, żeby ta książka nie powodowała kontrowersji czy sporów. Ja prowadzę także archiwum harcerskie i tam trafiają różne dokumenty z przełomu lat 89, 90, 91, z dość burzliwego okresu, jak się okazuje, w historii harcerstwa. I w sumie dominuje, jak się je czyta, to u mnie przynajmniej dominuje uczucie żalu, że to mogło pójść lepiej na wielu poziomach. I ja myślę też, jeśli chodzi o Orszę, no to był dla niego słabszy okres i on troszeczkę się chyba też pogubił, tak? Bo chciał, na pewno intencje miał jak zawsze nadrzędne, ideowe, natomiast ruchy wykonywał nerwowe i chaotyczne czasami, tak jak mówi Wojtek, no te ostatnie 10 lat to już było nie to. Dlatego ja chciałem, żeby ta książka zachowała to uniwersalne przesłanie i opisywała po prostu dobre harcerstwo w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności, żeby przekazywała jakąś wiedzę o tym harcerstwie, o którym on chciał opowiedzieć, czyli głównie o Szarych Szeregach, ale nie tylko, także o przedwojennym harcerstwie, zaraz powojennym i o tych ludziach. Natomiast no, ja myślę, że to my też tak, my opowiadamy o nim jako o takim bardzo zacnym i ideowym człowieku. Natomiast pamiętajmy, że on był normalnym człowiekiem, który miał sporo wad. To jak się porozmawia z jego synem, no on był bardzo trudnym ojcem. Tak? Jak się porozmawia z jego podkomendnymi z Szarych Szeregów, nie wiem, ja rozmawiałem z Danutą Rosman na przykład, no to też to byli ludzie, którzy no sporo mieli opowieści, nie zawsze słodkich, no na jego temat. Tak samo jego podkomendni ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów, które stworzył i którym dowodził przez parę lat. Także tu nie chodzi o to, żeby stawiać go totalnie na piedestale i idealizować. Natomiast no zasługi są bezwzględne. Tak. Odbyłem taką rozmowę z Orszą, która nie jest zarejestrowana. 91 rok, kiedy już się ta dekompozycja ruchu harcerskiego nastąpiła. Orsza przeżywał, to był dla niego dramat, tak powiem szczerze. On tego nie mówił normalnie, ale mnie sam na sam, to dramat. On, to co słowo lepiszcze, on w tym momencie stracił możliwość bycia takim. Środowiska niektóre nie chciały słuchać go już to, co on miał do nich, żeby lepić. Oni chcieli się oddzielić. W związku z tym on przestał być dla nich jakimś demiurgiem nawet. Był tak, naczelnik, ale ty się nie wtrącaj w nasze sprawy. To znaczy, tak mu nie mówiono, ale on to czuł. My robimy swoje. Ty już przebrzmiałeś. Nie mówił mi tymi słowami, ale ja to tak odebrałem. I ta jego rozpaczliwa próba zrobienia odrodzenia tych komitetów, no to naprawdę on już nie panował nad tym. I powiem wam, co go bolało. Nie bolało, że powstawały organizacje. Nie było braterstwa. Dla niego słowo braterstwo było kluczem. Można być w różnych organizacjach. W momencie, kiedy mówiono w Częstochowie, a ci tam mają obóz w Pająku, to ZHP, a my tutaj, to dla niego tragedia. Co to znaczy harcerz do harcerza? Mówi, oni tam, a my tu. Możemy się różnić. Jak wspominał, jak powstawały Szare Szeregi, to on wiedział, że to też był pewien bunt młodych instruktorów,
bo przecież główna kwatera cała wyjechała i całe władze wyjechały do Londynu i oni uzurpowali sobie tak naprawdę to, co zrobiły Szare Szeregi. To nie było w porozumieniu z władzami harcerskimi. Spotkali się w Poznaniu i uznali, że zrobią Szare Szeregi kropka i wybrali sobie naczelnika. Nie pytali tamtych, co wyjechali. On to rozumiał, że może tak być, tylko nie rozumiał, dlaczego nie rozmawiamy, dlaczego toczymy się na siebie, dlaczego robimy się wrogami na zasadzie nasze lepsze. Tego nie mógł pojąć i brakowało mu tego dialogu, o czym mówicie, że siąść i porozmawiać. Próbował to robić i poczuł się odtrącony w różnych środowiskach. Na dodatek ZHP konkurentem stał się jego przyjaciel z głównej kwatery Szarych Szeregów, no to w ogóle już był numer. Myśmy grali z tej strony, bo mieliśmy Orsza, tamci grali, bo mieli drugiego szaroszeregowca. No to trzeba sobie powiedzieć wprost, bo teraz po 30 latach możemy. Wiele głupstw zrobiono, ale trzeba sobie zdać sprawę, że to były czasy rewolucyjne, nie tylko w harcerstwie. I wiele rzeczy się działo spontanicznie i nie do końca były przemyślane rzeczy, tak jak w wielkich ruchach społecznych. Pewne rzeczy się dzieją. I ja na przykład to zrozumiałem w 1988 roku. Rozmawiałem z Orszą. Kiedy złożyłem rezygnację z tego, żeby być naczelnikiem ruchu, nie dlatego złożyłem, że nie miałem czasu, chociaż taki pretekst powiedziałem, że akurat mi się syn urodził. No co miałem powiedzieć Zakopanem? Ja widziałem, że do czego to idzie. I wiedziałem, że nie chciałem brać udziału w czymś, gdzie będzie tak zwane targanie się po zębach. Kto jest lepszy, kto gorszy. Bo ta dekompozycja, którą Orsza dostrzegał, ona była widoczna we wszystkich dziedzinach, tak było, i w związkach zawodowych, i w Solidarności, i we wszystkim. W związku z tym ja chciałem tylko powiedzieć, że on przeżywał dramat, i nie tylko on, myślę, bo na przykład druh Parzyński taki sam dramat przeżył. Bo postawili albo na złą ideę, albo na złego konia, albo się znaleźli poza czasem. To jest to, co na początku mówiliście. Orsza w zasadzie nigdy nie wstąpił do żadnej organizacji w tym okresie, o którym mówimy. I potem znalazł się w sytuacji osamotnienia z tego względu, że jak zaczęły się tworzyć organizacje, organizacje mają to do siebie, że zaczynają żyć własnym życiem i każde kolejne pokolenie zderza się z własną organizacją. I o tym może porozmawiamy za chwilę. Natomiast chciałem zakończyć tą naszą pierwszą część paru zdaniami, które Grzesiu Nowik, który nie przyjechał, ale udało mi się z niego wycisnąć, napisał. Jednemu z następców dziada, czyli harcmistrza Kazimierza Skorupki, naszego przedwojennego drużynowego, komendanta okręgu Szarych Szeregów, Warszawa-Praga, tak zadedykował mi swą książkę Całym życiem Orsza Stanisław Broniewski. Poznałem go jako 18-latek. Był dla mnie legendą. Jak legendą była tradycja mojego środowiska harcerskiego, która mnie ukształtowała i była drogowskazem. Później poznawałem go coraz bliżej, ponieważ był dla mnie jako historyka źródłem historycznym, któremu zgodnie z metodologią zadawałem rozliczne, czasem trudne pytania. Nie miał mi tego za złe. Współpracowałem z nim w czasach harcerstwa niepokornego, gdy na nasze zamówienie pisał wstęp do wydanej w drugim obiegu biografii Józefa Grzesiaka Czarnego, Pióra Kamyka, swoistego testamentu pokolenia II Rzeczpospolitej. Orsza pisał ten wstęp dla nas, dla instruktorów harcerstwa na przełomie XX i XXI wieku. Poznawałem go z każdym rokiem bliżej w czasach, gdy tworzyliśmy Kicham, a później konspiracyjny ruch harcerski, gdy próbowaliśmy walczyć właśnie, uczył nas walczyć. O coś, a nie z kimś. Walczyć o wartości ideowe harcerstwa, a nie z ludźmi, którzy je wypaczali. O Polaków, a nie z Polakami. O instruktorów, a nie z instruktorami. I myślę, że to zostało we mnie po nim aż do dziś. Sądzę, że Orsza chciałby, abyśmy tej zasady przestrzegali. Wreszcie pamiętam, jak po wielokroć odnosił się do dedykacji Kamyka na Kamieniach na Szaniec, w Kamieniach na Szaniec. Mówił, że każdy czas jest niepowtarzalny, każdy musi go przeżyć w prawdzie i zgodnie z prawdą. Każdy z nas instruktorów jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią, przed Polską i harcerstwem za ten czas, który jest nam zadany, abyśmy potrafili wcielać w życie dwa wspaniałe ideały – braterstwa i służby. Gdy go żegnaliśmy w katedrze świętego Jana w Warszawie, odczytane zostały słowa – w dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Pozostawił mnie i nam,
a mówił o niej szeptem, ponieważ uważał, że najważniejsze słowa, a wśród nich ojczyzna, trzeba wypowiadać rzadko i szeptem, aby się nie zdewaluowały. Harcmistrz Grzegorz Nowik. Dziękuję za pierwszą część. Nie przedstawiałem harcersko, tu zastęp niedźwiedzie jaskiniowe z Opola, z naszych zuazów szczepowych, czyli Jarek Błoniarz. Szczep Wichry, szczep Słowiki. Dziękuję wam. Słuchajcie, 5 minut takiej technicznej przerwy i zaproszę na scenę zaraz naszych kolejnych gości. Chciałem zaprosić harcmistrza Jolanta Kryczmańska. Harcmistrz Ewa Palamer-Kabacińska. Harcmistrz Mariusz Siódek i harcmistrz Krzysztof Wójtowicz. Zapraszam was serdecznie. W zaproszeniach opisani jesteście z racji swoich funkcji zawodowych. Najbliżej mnie muzyk. Tak? Dalej mamy przedsiębiorców i mamy pedagoga, pedagożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast oczywiście będziemy mówić o harcerstwie i chciałbym odnieść się do jednej kwestii. Orsza, o czym nie mówiliśmy tutaj dzisiaj, w tych dziesiątkach gawęd i spotkań ze środowiskami mówił, że najważniejszy jest drużynowy. Najważniejsza jest drużyna. Chodziło mu o to, że najważniejszy jest ruch, najważniejsza jest praca bezpośrednia z młodzieżą, a kwestia struktur organizacji jest wtórna, no bo organizacje powstają po to, żeby wspierać ruch, żeby animować ruch, żeby ułatwiać pracę instruktorom. Jak to jest dziś po 30 latach z punktu widzenia szefów organizacji? Jaka jest ta proporcja między ruchem a organizacją? Oddam tutaj głos przewodniczącemu naszego małopolskiego ZHR-u na początek. Krzysztof. ZHR powstał przede wszystkim po to, żeby właśnie oddać drużynowym prawo do decydowania o tym, jak ma wyglądać organizacja. W pierwszym swoim okresie, z tego co wiem, z tego co pamiętam, było to być może nawet aż za bardzo przesunięte jakby w stronę umożliwienia drużynowym decydowania o wszystkim. Wręcz była to federacja drużyn prawie że. Natomiast z czasem myślę, że tutaj chyba wszystkie organizacje będą zgodne, bo to, że obecnie działa nas jednak kilkanaście nawet organizacji, które oficjalnie są objęte protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to wszyscy staramy się nawiązywać do tego, co było najważniejsze dla Orszy, co było najważniejsze gdzieś właśnie dla tych ludzi, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli dla twórców Kichamu, dla tych, którzy chcieli nawiązać do etosu Szarych Szeregów i do tego, jak wyglądało harcerstwo przed wojną. Mariusz? Powiesz to samo? Nie możesz powiedzieć nic innego. Nie powiem tego samego. Nie byłoby dobrej organizacji bez ruchu, nie byłoby ruchu bez dobrej organizacji. To jednak musi współdziałać i trzeba jednak zachować ten złoty środek. U nas w organizacji też drużynowy jest najważniejszy, a nawet poszliśmy krok w strukturze niżej, już od ostatniej zmiany statutowej. U nas pełnoletni przyboczni pełniący funkcje instruktorskie mają prawo decydować o najważniejszych sprawach dla związku, mogą być uczestnikami zjazdu. To też pokazuje, że ta praca oddolna jest dla nas bardzo ważna i podstawa organizacyjna jest naszą podstawą, którą opieramy z każdego poziomu struktury. Ale żeby ta struktura dobrze funkcjonowała przy tak rozbudowanej organizacji, jakim jest ZHP, które dzisiaj liczy 110 tysięcy członków, no to ta organizacja musi być na bardzo wysokim poziomie i czasem trudno bardzo znaleźć właśnie ten złoty środek i tak by znaleźć ten moment w tym pędzie dnia codziennego i w realizacji tych wielu projektów, które coraz śmielej realizujemy z samorządami, z władzami krajowymi, z organizacjami pozarządowymi, tak aby utrzymać zarówno wsparcie dla ruchu, jak i wsparcie tej organizacji. Ja jestem takiego zdania, że nie byłoby dobrego ruchu, gdyby nie była sprawna organizacja, a po co nam organizacja, jak nie mamy tego ruchu u podstaw. Jolanta od lat zajmuje się kształceniem kadry instruktorskiej. Powiedz, jak to z twojej perspektywy wygląda ten dylemat, problem i jak dziś
po 30 latach od tych czasów, o których mówiliśmy w poprzedniej części. Jak dziś wygląda sytuacja? Ja myślę, że dziś jest dużo trudniej. W ogóle trudniejsze są warunki, wydaje mi się, w ogóle dla młodych ludzi. To było kiedyś, jak rozkwitało harcerstwo. Ja wprawdzie nie tak jak tutaj moi poprzednicy, nie tworzyłam tamtego, byłam trochę beneficjentem tego, co wy robiliście w Kichamie, ponieważ to wszystko do mnie spływało i pewnie nakręcało to, co robiłam wtedy z drużyną. Ale myślę, że wtedy było łatwiej. Łatwiej i nam, młodym ludziom. Łatwiej nam było wchodzić w dorosłość wtedy, kiedy się zmieniły czasy, niż w tej chwili jest się odnaleźć w tym gąszczu, bym powiedziała, bardzo zagmatwanego życia. Wtedy tutaj padło fajne sformułowanie, że myśmy nabrali oddechu wtedy. I myślę, że te lata przełomu były takimi latami, kiedy nagle można było wziąć głęboki oddech. Ciut wcześniej już się rodziło to harcerstwo w sercach, w duszach i ten ruch był bardzo mocny. On był według mnie mocniejszy niż organizacja. On w pewnym sensie walczył z tą organizacją i przebijał się, żeby ta organizacja ten ruch wspierała, no bo organizacja może być wspierająca ruch, może mu nie szkodzić albo może go wspierać. Dobrze, gdy nie szkodzi. Tak uważam, że w ogóle takie podejście jest istotne. Natomiast myślę, że dzisiaj jest o tyle trudniej, że to wsparcie organizacji jest bardziej potrzebne niż wtedy, a z drugiej strony myślę, że trudności, z którymi się muszą mierzyć młodzi ludzie, są większe, bo wtedy wszystko było bardziej czarno-białe, bardziej klarowne, bardziej przejrzyste. Prostsze były decyzje chyba, mimo wszystko, przynajmniej dla mnie, jako dla młodej osoby, myślę, że wszystko było bardziej klarowne niż w tej chwili dla ludzi, którzy mają lat 20, dlatego że rzeczywistość jest bardziej złożona. Czy w związku z tym stajemy na wysokości jako organizacje, żeby wspierać drużynowych, ja bym powiedziała nawet nie tyle samych drużynowych, ale drużynowych, żeby oni robili dobre drużyny. Trochę myślę, że nie do końca. I może tak jest dlatego, że po pierwsze wszystko jest trudniejsze. Kiedyś się jechało na kwaterkę, wchodziło się na pakę ze sprzętem i się jechało. Kiedyś się jechało na wędrówki i żaden z rodziców nie miał uwag, że dzieci jadą bez opieki osoby dorosłej. Dzisiaj to wszystko jest bardziej skomplikowane, w związku z czym siłą rzeczy rola organizacji jest dużo większa, żeby ułatwić działanie metodą harcerską w czasach, w których wszyscy, bym powiedziała, odwlekają na każdą stronę, może i słusznie, każdy element działania harcerstwa. I dlatego myślę, że nie do końca sobie dajemy z tym radę w ogóle jako organizację, bo myślę, że te obawy ludzi dorosłych, one teraz na pewno są silniejsze i mówię to również znając stronę ZHR-u, bo przez długi czas byłam mamą, a najpierw zuchenki, harcerki, a potem drużynowej w ZHR-ze. To myślę, że oczekiwania rodziców, oczekiwania społeczne wobec harcerstwa są zupełnie inne niż wtedy. To wtedy wszystko było bardziej spontaniczne, a wiadomo, że ten znowu spontan jest konieczny, żeby był ruch, żeby był jakiś taki ferment w sercu, ferment intelektualny, żeby to było duże przeżycie. Więc myślę, że warunki działania harcerstwa są dużo, dużo trudniejsze, mimo że można by powiedzieć, że strukturalnie płynie pomoc ze strony państwa do harcerstwa i wsparcie. To takie społeczne, ogólne warunki są dużo trudniejsze. Warunki prawne, warunki społeczne. Więc myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie, które stoi przed harcerstwem. Ja kiedyś też tak myślałem, jak mówisz. Może się nie różnimy jakby w ocenie sytuacji, natomiast to stwierdzenie, że poprzednicy mieli łatwiej, moim zdaniem nie jest prawdziwe. Otóż w moim czasie w takiej sytuacji pierwszym takim odruchem było powiedzenie, w czasie okupacji było łatwiej im, tak? Bo był świat czarno-biały, wiadomo gdzie Niemcy, a gdzie nasi. Ale tak naprawdę jak się zastanowimy nad tym, czy łatwiej było w czasie okupacji, no nie było łatwiej. Nie chcielibyśmy mieć wojny, okupacji i ryzykować życiem swojego zaangażowania. Myślę, wydaje, że każdy czas jest inny ze względu na różne uwarunkowania i również w czasie, nie wiem, tak jak w 70-tych latach ja się zaangażowałem jako młody instruktor, też ten świat naokoło dla mnie był trudny, niezrozumiały, przeciwności, które się piętrzyły, były innego rodzaju, ale były, tak? Do momentu, w którym wykona się pracę polegającą na tym, że zdefiniuje się
swoje miejsce w tym wszystkim, prawda? Że się odpowie na wyzwania, zdefiniuje jakie problemy i sformułuje się program. I każde pokolenie tą pracę powinno wykonać, więc być może dziś problemem harcerstwa po 30 latach no pewnej stabilizacji, braku wroga w cudzysłowie, może być osłabienie motywacji do działania. Myśmy tutaj wcześniej rozmawiali z Ewą o tym i te nowe wydarzenia, które miały miejsce w Polsce w związku z wojną na Ukrainie i spontaniczną reakcję społeczeństwa, ale również niesamowite zaangażowanie, o czym tutaj wszyscy możecie powiedzieć i wszyscy możemy powiedzieć pewnie na tej sali, bośmy w tym uczestniczyli, w pomoc dla Ukraińców, tak, dla uchodźców, dała organizacjom, wydaje mi się, pewną siłę napędową, pewną nowe, no, to było to wyzwanie, które, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Pandemia troszeczkę stłumiła działania harcerskie, to jest jedna rzecz, bo zamknęła i kazała przemodelować myślenie o metodzie harcerskiej. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ja uważam, że te środowiska, które dobrze rozumieją metodę harcerską, przetrwały. Te, które myślały formami, które po prostu były powtarzalne, no niestety upadły. Natomiast to, co się wydarzyło teraz, znaczy dzieje się teraz cały czas, wojna na Ukrainie, temat uchodźców, dało, jakby zdefiniowało cel harcerstwa, tak? Pandemia pokazała, że my nie wiemy, co mamy robić. Natomiast ta sytuacja powiedziała, mamy cel, mamy służbę. Tak? I teraz, tak jak wcześniej mówiliśmy, dużo osób, które wycofało się z harcerstwa, czy byłych instruktorów, powróciło do swoich organizacji po to, żeby na nowo być w służbie. Tak? Niekoniecznie wrócić do czynnej służby jako drużynowicz na pierwszej linii, natomiast wrócili w ogóle do służby, żeby po prostu działać. I to pokazuje, że naszą rolą nie jest ta ogromna liczebność ruchu, tylko wykształcenie takich ludzi, którzy odbędą swoją służbę tu na pierwszej linii frontu jako drużynowi, ale potem odejdą na swoje pole działania i w razie czego wrócą, kiedy będzie taka Orsza potrzeba. Mówił służba i braterstwo, ale nie słowa, tylko w praktyce. I rozumiem, że to, co się działo w ostatnich miesiącach, to była autentyczna służba, prawda? Tak kątem oka zobaczyłem, że masz tutaj tytuł dzisiejszego spotkania. Młodość przeżywa się raz. I tak naszło mnie takie, no niestety taka konkluzja, patrząc po swojej siwej brodzie i tutaj moich interlokutorach. Małkowski, zakładając harcerstwo, miał 22 lata, 23. Florian Marciniak, zakładając Szare Szeregi, miał 24 bodajże. Orsza był jego rówieśnikiem chyba. Więc tak naprawdę o harcerstwie, i oni robili rzeczy wielkie, oni zrobili rzeczy wspaniałe, oni zrobili rzeczy, które trwają do dziś i przed którymi my cały czas chylimy czoło, które dla nas są tym wyznacznikiem, jak powinno wyglądać harcerstwo. Więc to nie ja powinien teraz przeżywać piątą młodość i mówić o tym, jak ma wyglądać harcerstwo, tylko myślę, że jednak tutaj powinni siedzieć trochę może młodsi ludzie i oni mówić o tym, jak to harcerstwo wygląda. I dlaczego to powiedziałem? Bo to właśnie ci młodzi ludzie przez ostatnie 3 lata mniej więcej pokazali, że obojętne, w której są organizacji, że obojętne, jakie mają właśnie zapisane idee w poszczególnych prawach, przyrzeczeniach i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy stanęli przed wyzwaniem realnym, to co też Orsza mówił, że w momencie, kiedy oni stanęli przed potrzebą prawdziwego zaangażowania, to oni na to wyzwanie odpowiedzieli. Odpowiedzieli również podczas pandemii, bo podczas pandemii również mocno, bardzo mocno zaangażowali się w służbę. W służbę, która była wtedy bardzo, bardzo potrzebna. I w momencie, kiedy ta służba pandemiczna w zasadzie się kończyła, przeszli do kolejnej służby, do kolejnego wyzwania. To, że tutaj Wojtku powiedziałeś, że no, nie ma wojny, nie ma szarych szeregów, nie ma takich czasów jak wtedy, ale są inne wyzwania. Są wyzwania no, na miarę naszych czasów, będące również czymś bardzo, bardzo ważnym, bardzo, bardzo wielkim. Ja dokładnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że każdy czas ma swoje wyzwania, ale trzeba je dostrzec i trzeba je sobie zdefiniować, a potem się trzeba zdecydować, jaką rolę w tym swoim czasie zamierzam aktywnie odgrywać. Ja chciałbym się jeszcze odnieść właśnie do tej służby i historii, bo my cały czas mówimy o historii w czasie przeszłym, a my chyba powinniśmy coraz śmielej mówić, że na przykład teraz, w tym momencie, tworzymy tą historię, bo
bo to zaangażowanie nas wszystkich, też młodych ludzi, ale tak powiedziała Druhna, wiele osób powróciło do organizacji po to, żeby pomóc tej służbie i jednak mimo wszystko ta właśnie brać instruktorska wieku średniego była takim motorem napędowym tych działań, która pokazała temu młodszemu pokoleniu, jak tą służbę pełnić, bardzo trudną służbę, bo to jest służba inna niż wszystkie, które do tej pory pełniliśmy, bo jak mieliśmy służbę na Światowe Dni Młodzieży czy na Białą Służbę, no to wiedzieliśmy, że to będzie tydzień, kilka dni, przygotowaliśmy się i się kończyła służba. Teraz mamy prawie 250 dni tej służby. Do dzisiaj harcerze ZHP odpowiadają za wszelkie działania pomocowe na dworcu w Krakowie. My prowadzimy punkt relokacji, punkt wolontariatu, noclegownie, punkt wydawania żywności. To jest ponad 250 dni. Ta służba jest, zaskakuje nas z dnia na dzień. Są dni spokojniejsze. Wiadomo, że jesteśmy po tym wysokim piku przybywających uchodźców, ale na przykład teraz mamy bardzo dużą problemy na dworcu z dużymi grupami uchodźców z Ukrainy pochodzenia romskiego. I to jest bardzo trudna dla nas też służba, na którą nie jesteśmy przygotowani. Przygotowane są też władze i szukamy wspólnie rozwiązań. I my musimy mówić tym naszym instruktorom młodym, że oni tworzą tą historię, bo jednak wojna jest za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj jest ten moment, kiedy my, instruktorzy wszystkich organizacji, stanęliśmy do tej służby. Byliśmy pierwsi na dworcu, byliśmy w każdym powiecie naszego województwa. Segregowaliśmy, zbieraliśmy dary, pomagaliśmy. Wiadomo, że weszliśmy z tego COVID-u, taką już, ten COVID był takim momentem, że trzeba było stanąć do służby. Ale ta druga służba jest, tak powiedziałem, dużo trudniejsza i dużo dłuższa i też taka bardzo, bardzo intensywna. Ta interwałowość tej służby też pokazuje moc naszej organizacji i to, jak wychowujemy te nasze pokolenia dzieci i młodzieży przez ponad 110 lat, pokazuje, że robimy to dobrze, że zdaliśmy teraz egzamin i że jesteśmy przygotowani jako organizacje do tego, aby nieść pomoc bliźnim, o czym mówimy zawsze. Czy zawsze sytuacje kryzysowe no, mają dwie strony, prawda? Tą pozytywną stroną jest, że wywołują aktywność, wymagają zarządzania i w tym przypadku harcerstwo znalazło się wśród tej aktywnej części społeczeństwa. Natomiast chciałbym wrócić, Jolanta, do twoich doświadczeń instruktorskich. Chciałbym zapytać, jak dziś wygląda kondycja kadry instruktorskiej ruchu harcerskiego w Polsce? Różnie. Tak samo jak nie możemy powiedzieć, że jakaś organizacja jest jakaś i jak instruktorzy są jacyś, to tak naprawdę wiemy wszyscy, że to zależy do tego, do jakiej drużyny, do jakiego szczepu, do jakiego chówca się dojedzie, do jakiej chorągwi. W związku z czym harcerstwo, jak wszędzie jest jakość harcerstwa, zależy od tego, kto jest na czele, jaka wspólnota instruktorska powstała, jaki tam jest ferment intelektualny, jak niesamowite rzeczy umieją robić. I myślę, że to jest kwestia tego, gdzie trafimy. Jak mówimy o harcerstwie dzisiaj, to powinniśmy wyjść trochę dalej od tego tu i teraz. Bo wbrew pozorom to, co się zadziało fenomenalnego w ogóle z ruchem harcerskim w momencie czy pandemii, czy zresztą zawsze się w czasie powodzi w Opolu kiedyś się to działo, potem teraz w trakcie pandemii, w trakcie służby wokół Ukrainy i wydaje mi się, że to tytaniczna praca, aż nawet czasem myślałam, jak sobie by w wielu miejscach to działało, gdyby tych harcerzy tam nie było. I oni robili ogromne rzeczy. Ale myślę, jest takie fajne zdanie wypowiedziane przez Orszę w tych gawędach, które ja bardzo często mam gdzieś z tyłu głowy, którym Orsza mówi, że każdy dowódca powinien patrzeć poza horyzont. Nie cytuję go tak dokładnie, ale im wyższe dowództwo, tym więcej horyzontów dalej musi widzieć. I wydaje mi się, że my powinniśmy patrzeć nie tylko na to, w którym momencie jesteśmy tutaj. Trochę powinniśmy usiąść na tej, tu była taka mowa, że siedział Orsza okrakiem na barykadzie. Mi się wydaje, że dzisiaj to nie jest barykada między tym wyłącznie, gdzie jest dobre harcerstwo czy złe harcerstwo, tylko dziś jest to barykada między przeszłością a przyszłością, która powinna się w pewnym sensie, trochę tak jak Mariusz powiedział, zlewać w całość i iść do przodu. I jeśli dzisiaj sobie powiemy o tym, jaka jest kadra instruktorska, to ja bym sobie najpierw powiedziała, jakie są wyzwania, z którymi dzisiaj trzeba się mierzyć. No właśnie, jakie są? No, ja dlatego trochę mówiłam, że przynajmniej w moim pokoleniu, ja wchodziłam w 89 roku, w pierwszymi wyborami w zasadzie w dorosłość i uważam, że to był dużo łatwiejszy czas. Nagle zostało otwarte okno z tlenem, nigdzie nie było nic, każdy miał meblościankę,
nie miałam samochodu, nie miałam niczego i wiedziałam, że mogę się zapisać na mieszkanie wcześniej i czekać i może coś mi skapnie. I nagle się okazało, że wszystko można. I my, myślę, jako pokolenie weszliśmy, jakby zaczęliśmy czerpać te możliwości. Zaczęliśmy korzystać z wolności, co powodowało, że w niezagospodarowanej przestrzeni łatwo było otworzyć biznes z niczego. No sama jestem, przedstawiliśmy jako przedsiębiorcę, tak zaczęłam. Z niczego, z niczym, z żadną złotówką, po prostu wszystko wypracowane od zera. Łatwo było znaleźć się w jakichś strukturach organizacji państwa, samorządu. Jakby te wszystkie miejsca były w pewnym sensie niezagospodarowane. A dzisiaj mam odwrotną rzeczywistość. W pewnym sensie jest wiele rzeczy poukładanych. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi ma rodziców, którzy często są pokoleniem sukcesu. Jest bardzo duża presja na ten sukces. Taka presja społeczna. Ci młodzi ludzie dostrzegają ten sukces bardziej niż my też, bo dzisiaj się otwiera komórkę i tam co chwila mamy coś, że temu się udało. To, ten zrobił coś niesamowitego, ten coś odkrył, ten był profesorem mając 20 lat. To wszystko nas bombarduje, to znaczy ich bombarduje cały czas. A jednocześnie mamy taką sytuację, że relacje, które my mieliśmy, takie mocne, bo się spotykaliśmy wieczorem, gadaliśmy o marzeniach, o wolności, o czymś, co nie funkcjonowało, te relacje zostały bardzo utrudnione. Czasem nawet spłyciły się do tych relacji w mediach społecznościowych. W związku z czym można powiedzieć, że są takie no, trochę pseudorelacje w wielu miejscach. I według mnie ta dzisiejsza rzeczywistość jest dużo bardziej rzeczywistością takiego chaosu. I nie mówię tego, żeby powiedzieć, że tamte czasy nie były trudne. Pewnie temu pokoleniu, które wchodziło w dorosłość 10 czy 20 lat trudniej, było dużo trudniej niż mi. Mam farta. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, też rozmawiając często z młodymi ludźmi i słuchając i wiedząc, jakie są dane, to pewnie dużo lepiej powiesz o tym niż ja, bo ja nie jestem żadnym tam psychologiem, ale pewne dane statystyczne o kondycji psychicznej młodych ludzi, o tym, że w zasadzie depresja stała się taką chorobą jak katar. W tej chwili trochę mam wrażenie, to powinniśmy sobie postawić pytanie, jak z tą kondycją kadry jest też w przygotowaniu, bo oni są z jednej strony są pod presją no dobrze, tego wszystkiego. Ale czy tak jest, że dziś na gremiach instruktorskich dyskutuje się intensywnie o tych problemach? Tak, dyskutuje się. Dyskutuje się akurat w ZHP, no to myślę, że jest dużo takich forum, które dotyczą w ogóle sytuacji psychicznej, łącznie z telefonem publicznie, że tak powiem, dostępnym dla instruktorów i dla młodych ludzi. Natomiast kwestia, czy znajdujemy odpowiedź. I dla mnie ta odpowiedź to nie jest odpowiedź jednej czy drugiej organizacji, tylko to powinna być odpowiedź ruchu harcerskiego, jeśli my nie chcemy być marginesem, dotykać tylko marginesu młodzieży w Polsce. Powinniśmy sobie powiedzieć pytanie, do jakiej my w przyszłości rzeczywistości wychowujemy młodych ludzi? Nie do harcerstwa. My wiemy, co czaruje w harcerstwie. Wiemy, że czaruje z jednej strony prostota tego, co jest w harcerstwie, obozownictwa, biwaku, a z drugiej strony robienie niesamowitych rzeczy. Tutaj jest Byszek, który robi bike jambory, czyli zrobił sztafetę harcerską dookoła świata. Jest taki projekt ZHP Szerpowie Nadziei, gdzie chłopaki wpadli na pomysł z jednej wędrowniczej drużyny, że będą wnosić na własnych plecach ludzi, którzy tam wejść nie mogą. To są fenomenalne rzeczy, które w harcerstwie są. Ale znowu patrząc ileś horyzontów dalej, powinniśmy sobie postawić pytanie, jak trzeba przygotować tą kadrę, żeby ona mogła też patrzeć dalej? I co jako ruch harcerski, kurczę, możemy z tym wszystkim zrobić? No właśnie, to od razu mam do was pytanie, które jest pytaniem, które zadała mi kilkanaście dni temu tu jedna z siedzących na sali osób, matka harcerki, czy byłej harcerki, która zapytała mnie, dlaczego harcerstwo nie potrafi utrzymać, zatrzymać dorastającej młodzieży w swoich szeregach. Do czego harcerstwo powinno wychować? Do permanentnej zmiany. Do umiejętności znalezienia się w warunkach trudnych, zmieniającego się świata. Zmiana społeczna w tej chwili jest tak szybka, że my nawet nie jesteśmy w stanie okrzepnąć w jednym sytuacji, a już przychodzi następne. I to nie jest kwestia tylko rozwoju technologii, która nas bombarduje, tylko tych zmian, które są na świecie, których nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć. I tak naprawdę, tak jak szkoła niestety w ogóle nie przygotowuje do życia, to tą rolę powinny przejąć środowiska pozaformalne, a taką jest właśnie cały ruch harcerski. I to jest wychowywanie do umiejętności znalezienia się w trudnej sytuacji i wyjścia ze strefy komfortu w każdej sytuacji tak naprawdę, żeby pokonać tą barierę, powiedzieć sobie, ja umiem, ja dam radę, ja przetrwam i jeszcze pomogę innym, tak? To myślę, że to jest ta rola harcerstwa, taka dosyć trudna. To jest i teoria, i praktyka, którą
realizujemy, fajnie jest, z Zuchami się znakomicie bawimy. Mamy w Szczepie 40-osobową drużynę Zuchów, za dużą, tylko jest problem właśnie komu, jak ją podzielić i komu powierzyć. Z harcerzami, no fajnie nam harcowanie wychodzi, ale wracam do pytania, dlaczego tracimy dorastającą młodzież i tą często najbardziej jakoś intelektualnie rozbudzoną? To są dwie rzeczy. Po pierwsze, w ruchu harcerskim jest tak, że to jest struktura piramidowa, tak? Że im starsi, tym jest ich mniej i to jest naturalne. My nie możemy walczyć o to, żebyśmy mieli tyle samo wędrowników, co Zuchów. To tak się nie da. Dlatego, że na różnym etapie ludzie po prostu kończą swoją przygodę z harcerstwem, bo uznają, że to się już wysyciło, tak? Że to już wystarczy. To nie znaczy, że to nie miało dla nich żadnego wpływu. Miało jak najbardziej. Natomiast w górę dochodzi już niewielka część. Dla wędrowników tak naprawdę trzeba zrobić dobrą diagnozę i myślę, że tego trochę brakuje. Brakuje rzetelnej diagnozy potrzeb młodych ludzi, tak żeby do nich odnieść działania organizacji harcerskich. Ja trochę myślę o tym jako projekcie. Wędrownicy to jest jedna sprawa. No generalnie wszyscy mamy problem też z ilością kadry instruktorskiej. No na tak, ale to jest echo tego. Kadry. To jest echo. Bo jeżeli nie ma wędrowników, to potem nie ma się skąd, z czego rekrutować kadra. Tak? Nagle kadry nie weźmiemy z zewnątrz, bo jednak najlepiej, jeżeli to jest ktoś, kto przeszedł przez wszystkie szczeble, czyli ma swoje osobiste doświadczenie. Oczywiście są instruktorzy, którzy dochodzą jako dorośli do organizacji różnych, tak? No dobrze, to dlaczego tracimy tych nastolatków takich już, którzy nie zostają instruktorami, nie chcą być wędrownikami, odchodzą? Dlaczego ich nie potrafimy zatrzymać w naszych środowiskach? Tracimy ich dlatego, ponieważ, jak powiedziała wcześniej Jola, jest duża presja wywierana na nich przez rodziców, przez środowisko, przez szkoły, przez pęd życia codziennego. Ci młodzi ludzie podejmują się coraz nowych wyzwań. Strasznie w dół poszła tak jakby średnia wieku pełnionych funkcji. Coraz młodsze osoby zostają drużynowymi, przybocznymi, coraz młodsze osoby zostają komendantami chówców, komendantami chorągwi czy naczelnikami, przewodniczącymi organizacji. To w ostatnich latach bardzo szybko poszło w dół. No to świetnie, właśnie tutaj przed chwilą mówiliśmy, że to do młodych świat należy, tak, prawda? Tylko że problemem jest to, że jeżeli osoba nie jest przygotowana do pełnienia funkcji, to wypala się na tej funkcji i nawet nie jest w stanie wypełnić jednej całej kadencji. Jest dużo zmian na funkcji, bo młodzi ludzie czują się pewnie, bo mają szybko, osiągają sukcesy dzięki dobrej edukacji, mają sukcesy edukacyjne i zdarza się jednak, że się to w życiu harcerskim nie przekłada, że jednak wydaje się, że pełnienie funkcji komendanta chówca jest prostym zadaniem, a ja uważam, że dzisiaj w organizacji to jest najbardziej trudna i niewdzięczna funkcja. Tyle obowiązków, jakich ma komendant chówca, których w organizacji to jest 95%, są to wolontariusze. Oni często muszą poświęcić prawie całe swoje prywatne życie, wolny czas na to, aby pełnić tą funkcję. Chówce są rozległe, coraz większe, mają po kilkaset osób. No i taki komendant chówca, który nie jest przygotowany do pełnienia tej funkcji, mu się wydaje, że jest, ale nie jest, bo jest nieprzygotowany. Tak jak powiedziała Jola, bo pytałeś, co jest wyzwaniem. Wyzwaniem jest właśnie praca z tym pokoleniem obecnie dorastającym. To jest pokolenie, które w wieku 15 lat zostało zamknięte w domu na półtora roku. To jest pokolenie, które w wieku, kiedy mają 18 urodziny, mają wojnę za granicą i nie wiedzą, co się będzie działo dalej. To jest, my na obozach w tym roku, w Chorągwi Krakowskiej i w całym ZHP, mieliśmy więcej okaleczeń, prób samobójczych niż złamanych rąk czy jakichś wypadków technicznych. To jest wielki problem teraz tego pokolenia i my mamy na stałe telefon zaufania psychologiczny w organizacji. My od tego roku w Chorągwi Krakowskiej też prowadziliśmy u nas na poziomie chorągwi, bo tyle jest potrzeb tych konsultacji, tej pomocy. Praktycznie w każdym, teraz na każdym poziomie kształcenia wprowadzamy tą właśnie pomoc psychofizyczną i tą jakby pomoc instruktorom, żeby wiedzieli, jak się mają zachować w tych trudnych sytuacjach. Rodzice też ukrywają jednak te choroby dzieci i wiele razy zdarza się tak, że dziecko przyjeżdża na obóz, dostaje jakieś lekarstwa, kadra pierwszego dnia obozu sprawdza te lekarstwa są naprawdę mocno skierowane właśnie ku działaniom depresyjnym. No i to są problemy właśnie dzisiaj i to jest wyzwanie dla nas wszystkich, żeby
otoczyć ochroną i dobrze wychować to pokolenie, które dzisiaj wkracza w dorosłość, bo świat zewnętrzny spowodował to, że mają bardzo trudne wejście w dorosłość. A to pytanie w tej konfrontacji ze światem zewnętrznym, jakie mamy szanse jako ruch harcerski, jako harcerskie organizacje? Tutaj absolutnie chcę się podpisać pod tym, co powiedział Mariusz, a propos sytuacji psychicznej, postpandemicznej, tak to ujmując w skrócie. Dokładnie z tym samym borykamy się w ZHR-ze. I jednocześnie chcę powiedzieć, że to, co padło tutaj też przed chwilą, to jest normalne, że w pewnym momencie ludzie odchodzą z harcerstwa każdego. Naszą rolą jest to, aby oni odeszli jak najbardziej ukształtowani. Nie jesteśmy w jakimś tam sensie na siłę ich w stanie zatrzymać. I myślę, że tutaj są dwa ważne powody tego, że nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać, że ludzie odchodzą. Jeden powód to ten, że w pewnym momencie nie wystarcza bycie w gromadzie, bycie w dużej grupie, świetna zabawa u zuchów, u harcerzy, tylko zaczyna się coraz bardziej indywidualizowanie swoich zainteresowań, swoich celów życiowych i już drużyna czy gromada wędrowników nie jest w stanie zaspokoić bardzo często tylu zindywidualizowanych potrzeb swoich uczestników. Jeżeli trafia się fajny wódz, który przyciągnie jakąś grupę, skupi wokół siebie, ale skupia wokół siebie ludzi, którzy chcą się podpisać pod tym, co on im proponuje, jakieś formy aktywności, ale na pewno nie wyczerpuje tylu indywidualnych pomysłów na aktywność, ile mieliby ludzie, którzy są trochę młodsi i mogliby do tych wędrowników wejść. Więc tu następuje pewien moment, kiedy ci ludzie odpadają, szukając swojej drogi życiowej poza harcerstwem. A druga kwestia, i to kwestia, to już bardzo znak czasów jest taki, że niestety świat, szkoła, studia, konieczność szukania pracy oraz możliwości, jakie daje nam teraz rzeczywistość, czyli to, że możemy w każdej chwili wyjechać wszędzie, w Polsce, za granicę, powoduje to, że ludzie wyżej stawiając swój własny rozwój, swoją własną ścieżkę życiową, opuszczają harcerstwo i często dzieje się to, często czynią to ludzie, którzy są bardzo, bardzo wartościowi, którzy by, gdyby chcieli poświęcić część swojego zaangażowania harcerstwu, mogliby temu dać bardzo wiele, ale priorytet stawiają sobie gdzie indziej. ZHR próbuje odpowiadać na te problemy, na te wyzwania od już dobrze ponad pół roku. Trwają przygotowania do strategicznego zjazdu ZHR-u, który będzie miał miejsce za miesiąc mniej więcej. Będzie on poświęcony tylko i wyłącznie pracom nad właśnie problemami ZHR-u. Nie będzie tam czasu poświęconego na wybory, na rozliczenia i tak dalej, co dzieje się na każdym zjeździe, a gdzie brakuje właśnie miejsca na to, żeby instruktorzy mogli porozmawiać, przedyskutować zgłosić swoje problemy i zaplanować jakieś działania. Teraz, tak jak powiedziałem, przez pół roku już te działania są przygotowywane w poszczególnych grupach, toczą się dyskusje, toczą się debaty, są wypracowywane metody, które będziemy na tym zjeździe finalizować. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Kochuba, chyba Bitwa pod Zielonym Lasem. On tam pisze o gotowaniu zupy z pokrzyw i porównuje to do harcerstwa. Czyli do takiego garnka, w którym cały czas wrze, cały czas trzeba coś dorzucać, cały czas trochę wykipi, cały czas ten stan tej zupy się zmienia. Także z jednej strony to, co tu padło, czyli to, że wódz musi planować na ileś tam horyzontów do przodu, to jest absolutna prawda. Natomiast druga strona jest taka, że prawda jest taka, że jesteśmy organizacją młodzieżową i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wypracować pewnego schematu, pewnego standardu. Oczywiście możemy sobie te standardy, te schematy wymyślać, ale to, jak one będą realizowane, to zależy od tych młodych ludzi, którzy trafiają na różne funkcje, którzy z tych funkcji odchodzą szybciej, wolniej, którzy chcą je pełnić lepiej, gorzej i tak dalej. I cały czas jest to jednak misja, jest to wolontariat, jest to ich indywidualne zaangażowanie, które wypływa tylko z ich możliwości i z ich chęci.
Życzę wam, żeby strategia, którą uchwalicie, nie została wyprzedzona przez rzeczywistość. Mamy nową strategię na lata 2020-2025 i sytuacja z pandemią i z wojną spowodowała to, że jest już nieaktualna i już musimy myśleć o nowej. I to jest naprawdę trudne, bo w ostatnich latach przygotowanie strategii trwa długo, a rzeczywistość jednak pokazuje, że jest inaczej. Jolanta, do ciebie właśnie wracam. Tu padło fajne zdanie przed chwilą, że priorytety tych młodych ludzi są gdzie indziej. No to kurczę, musimy usiąść i pomyśleć sobie, co zrobić, żeby odpowiedź na te priorytety była tutaj. Bo harcerstwo ma według mnie trochę jak z demokracją. Demokracja jest niedoskonała, ale nic lepszego nie wymyślono. I trochę tak myślę, że harcerstwo też jest takim miejscem, w którym można chwycić to wszystko, czego oni szukają. Można chwycić sukces życiowy, bo sukces życiowy to nie jest trzeci i czwarty język. To jest umiejętność wstania z kolan, gdy się podetkniemy, otrzepania i pójścia dalej. Wyciągania wniosków, odbijania się od ziemi. Harcerstwo tego może mega nauczyć. Harcerstwo może nauczyć inicjatywy, która jest konieczna do tego sukcesu. Harcerstwo może wreszcie pokazać, że sukces to nie jest takie płytkie rozumienie sukcesu. Sukces to jest moje szczęście w życiu, poczucie zadowolenia ze służby, z tego, jaką mam rodzinę. A więc harcerstwo może to pokazać poprzez wartości, które niesie, że wcale sukces to nie jest jedna recepta, którą ktoś na Facebooku czy gdziekolwiek wrzuca i my mamy się w to wpisać. I w związku z tym to harcerstwo powinno się też trochę dostosować do tych zmian. Myślę, że po pierwsze, biorąc pod uwagę to, że ten czas dzisiaj płynie inaczej, że jest ten pęd czasu i to wyrywanie czasu, to też co Mariusz mówił, że wybór albo idę do pracy, bo studiuję, albo prowadzę obóz, te wszystkie wybory oni wszyscy mają. To żeby po pierwsze minimalizować formalności, a w dzisiejszej rzeczywistości jest ich dużo, dużo więcej niż kiedyś. Po drugie, harcerstwo uczy dyscypliny i to dobrze, ale myślę, że ono powinno brać pod uwagę w tej dyscyplinie elastyczność i barwność młodych ludzi dzisiaj. I powinno to wspierać, to znaczy nie unifikować, nie przycinać, nie mówić taki jest model albo tak robiliśmy zawsze, tylko wręcz odwrotnie. No, czujesz wiatr w żagle, to my mamy dodać ci tego wiatru, mamy ci pomóc rozpostrzyć skrzydła. I w związku z czym myślę, że z niektórych rzeczy, które mamy, musimy sobie zadać ponownie pytanie, czy mając nawet wydaje mi się te same cele, tak? To tylko inną rzeczywistość naokoło, inne wyzwania naokoło, tak? Bo na pewno dzisiaj to jest kwestia, jak przeprowadzić całe społeczeństwo młodych ludzi do tego, żeby od chaosu, w jakim żyje, przeszło do pewnego uporządkowania. Jak ma przejść od wojny do pokoju, bo przecież wojna nie zaczyna się tak w działaniach zbrojnych, ona się gdzieś zaczyna w sercach ludzkich. Oczywiście jest to bardzo złożone, ale całe społeczeństwa ulegają w czasach trudnych, prostym rozwiązaniom, prostym receptom. Widzimy to obserwując całą scenę polityczną na świecie, jak w czasach trudnych, i to się powtarza w historii i teraz, pewne proste rozwiązania ludzie chwytają, bo szukają porządku w tym chaosie. Więc może to jest tak, że my powinniśmy pomyśleć, jak dać ten porządek w mocniejszy sposób, jak go zaakcentować, a nie dokładać. Też dzisiaj myślę, że często młodzi ludzie pełnią jedną, dwie, trzy funkcje, jak się przedstawiają. Dla mnie to jest masakra. Ty rób jedną rzecz, a porządnie, niech ona cię cieszy. A nie chwytasz mnóstwo różnych rzeczy i nie jesteś w stanie tego w swojej przestrzeni ogarnąć. Trochę się z tym męczysz. Zaraz dochodzisz właśnie do tej frustracji, bo nie dajesz rady. Z drugiej strony no, robisz to po prostu źle, więc sobie to nazwijmy po imieniu. No, nie lukrujmy też, że jeśli robimy coś źle, że robimy to dobrze. Harcerstwo powinno uczyć takiego odważnego patrzenia na to, co robimy, a przez to też my musimy patrzeć. Znaczy wyjść z tego, według mnie, myślenia organizacyjnego i tworzenia wizerunków organizacji na myślenie o tym, czym jest ruch harcerski w Polsce i jaką on ma misję jako cały ruch. I takiego zmierzenia się z ogromnymi wyzwaniami, o które w natłoku wszystkiego, z czym mierzymy się w państwie. Też teraz doszedł strach przed wojną i nie ma. Tutaj jechałam z Warszawy, dwa razy widziałam billboard w 60 dni pozwolenie na broń. Coś, co kiedyś w ogóle nie istniało. I wydaje mi się, że teraz powinniśmy sobie się zastanowić w ogóle, jak zrobić, żeby po pierwsze więcej ludzi młodych przychodziło, żeby dawać im tą siłę i żeby umieli tą rzeczywistość za 10, 15, 5 lat ogarniać lepiej, niż ona jest w tej chwili. Tak, chociaż tutaj mamy taką kwadraturę koła. Ja rozumiem, że wy mówicie z pozycji osób zarządzających
organizacjami, a więc mówicie o strategii, o wypracowaniu, o krokach formalnych, które podjęto, że wypracujemy, zaproponujemy, wymyślimy. No, doświadczenie uczy, że nie zaproponujemy, nie wymyślimy, nie uchwalimy, jeśli autentycznie ci młodzi ludzie, którzy tworzą trzon organizacji, nie będą sami dążyli do wypracowania, wymyślenia, znalezienia odpowiedzi na te trudne pytania, no bo to oni stanowią o istocie dzisiejszego ruchu harcerskiego, prawda? No ja w tej chwili otworzylibyśmy dyskusję na niezwykle ciekawą, na wiele kolejnych godzin i mam nadzieję, że organizacje harcerskie potrafią jakby to, co Jolanta powiedziałaś przed chwilą, no, na taką autorefleksję dotyczącą trochę zejścia z takiego trybu, który został ustalony, bo to już działa 100 lat, 30 lat w przypadku ZHR-u i w związku z tym idzie się tymi kolejnami biurokratycznymi, a wymaga to pewnej takiej głębszej refleksji, ale z drugiej strony wymaga większego jakby zainteresowania, zaangażowania i nawet zbuntowania się młodych instruktorów, tak jak myśmy się kiedyś zbuntowali w swoich czasach przeciwko, definiując sobie otoczenie jako otoczenie, które nam nie pasuje, no, które z różnych powodów chcielibyśmy zmienić. Ja chciałbym zapytać tutaj Ewy, ponieważ prowadzisz badania na Uniwersytecie Warszawskim, naukowo zajmujesz się również harcerstwem czy organizacjami harcerskimi. Jakbyś powiedziała, jak wygląda dzisiaj mapa ruchu harcerskiego? Rozumiem, że nie masz wszystkich odpowiedzi, bo badania się toczą. Jak to dziś wygląda? Obecnych badań mapy jeszcze nie ma, bo organizacje nie chcą się przyznać, że istnieją. Taki jest problem. I tutaj jest, to jest pierwszy wniosek. Znaczy, jak nie ma wyników, to też jest wynik, tak? I to też zapala mi się taka lampka, że coś tu jest nie tak, skoro organizacje nie chcą się ujawniać. Natomiast z analiz różnych takich baz danych, tak? Na przykład w KRS-ie zarejestrowanych jest 156 organizacji, które mają w nazwie harcerski, harcerskie, harcerstwo. 156. Przy czym po dogłębnej analizie okazuje się, że większość to są oczywiście chorągwie ZHP, no bo taka jest struktura, one mają osobowość prawną, ale to jest mnóstwo kół przyjaciół harcerstwa i fundacji bądź stowarzyszeń, które wspierają poszczególne środowiska harcerskie. No czyli tutaj siedzi 5 organizacji, tak? Czyli na przykład to jest przy szczepie bądź przy chówcu dodatkowa organizacja, która pomaga nierzadko przy organizacji obozów, wyjazdów czy jakichś takich rzeczy, no bo po prostu jest to łatwiejsza ścieżka. Takich organizacji, które działają na pierwszej linii frontu, czyli prowadzą bezpośrednią działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, tych, które są pożytku publicznego, a działają w Polsce, to jest 10, bo nie wszystkie są w ROHiS-ie, plus do tego jest kilka... Tylko 10? 10 pożytku publicznego, które mają ten status OPP, tak? Natomiast poza tym jest mnóstwo organizacji mniejszych, które nie mają statusu OPP, a też prowadzą drużyny, szczepy, gromady i takich jest kilkanaście. Przy czym trudno podać dokładną liczbę, ponieważ w przeciągu lat to jest tak, że niektóre powstają i zanikają, łączą się, dzielą, to jest bardzo płynne. A do tego mamy jeszcze organizacje, które nie są w ogóle zarejestrowane i działają jak to tak zwane stowarzyszenia zwykłe, czyli nierejestrowe i one są tylko i wyłącznie w bazach gmin bądź innych takich lokalnych i do tego jest jeszcze trudniej dotrzeć. Także my tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile działa w naszym polskim ruchu harcerskim. Nie mówię już o tym, co jest za granicami, a też jest ruchem polskim. Nie wiemy, ile dokładnie nas jest, nie wiemy, ile jest organizacji. Co więcej, nierzadko nie wiemy, kto obok nas działa. I myślę, że to jest ciekawa rzecz, bo jednak cały czas dążymy do wspólnego celu, bo z moich analiz i badań wynika, że tak naprawdę ideał w każdej z tych organizacji jest bardzo, bardzo podobny, prawie taki sam. Prawo harcerskie niewiele się różni, metoda harcerska też się niewiele różni, ona jest wyrażona innymi słowami, ale pod nią są te same treści, więc tak naprawdę wszystkie te organizacje mają wspólny cel, a jednak się siebie boimy. W obliczu tych wszystkich zagrożeń z zewnątrz, które mamy, to być może warto by było jednak na taką otwartą współpracę i się nie bać siebie. No właśnie, tutaj to wróćmy do tego, co Orsza powiedział, braterstwo i służba. O służbie mówiliśmy, w służbie się
sprawdzamy. Z braterstwem jeszcze chyba musimy nad tym popracować, ale myślę, że sam fakt, że siedzimy tutaj w tym gronie, to Orsza, jeśli nas gdzieś tam widzi i słyszy, to chyba jest zadowolony, tak? Bo spełniamy to jego przesłanie. Słuchajcie, zbliżamy się do końca i chciałbym was zapytać. Oczywiście to, o czym żeśmy zaczęli teraz mówić, to są tematy na wielkie kolejne dyskusje i mam nadzieję, że grona instruktorskie te dyskusje i toczą i będą toczyć i znajdą odpowiedzi, ponieważ no, jeśli nie znajdą, to będzie to po prostu wygasanie harcerstwa w tej postaci takiej ideowej, harcerstwa, które ma misję, które zmienia, kształtuje młodych ludzi. Chciałbym was zapytać na koniec, które z myśli czy przekazów Broniewskiego Orszy dla was osobiście, dla organizacji i dla ruchu harcerskiego są najważniejsze, to co wy też przekazalibyście instruktorom, z którymi pracujecie? Myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj padło, że organizacje harcerskie się nie różnią. W Krakowie mocno współpracujemy z ZHP i różnimy się. Różnimy się, co by nie mówić. Natomiast braterstwo. Wspólnie wypracowaliśmy scenariusz, no i teraz projekt Muzeum Ruchu Harcerskiego. Więc jeżeli dwie organizacje harcerskie były w stanie wspólnie wypracować scenariusz mówiący o historii harcerstwa i przy tym no nie pozabijać się, to chyba jednak i siedzimy koło siebie, podajemy sobie ręce i z Mariuszem jesteśmy dobrymi kumplami, co by nie mówić. No mamy myślę, tu harcerskiego patrona siedzi tutaj, który mamy, nie pozwalał tak, mamy nam mentora, się pozabijać. Pana prezydenta, który spotyka się z nami co tydzień, jest naszą bratnią duszą i tak powiedział Krzysztof, to co się tutaj rodzi w Krakowie, być może, tak powiedziałem wcześniej, rodzi się historia dla całej ruchu harcerskiego, bo współpracujemy już od ponad 2 lat i nasze komisje historyczne, nasi historycy też siedli wspólnie do stołu i wymyślili najpierw koncepcję tej wystawy. Teraz obie organizacje zawarły pierwsze w Polsce konsorcjum ZHP i ZHR, które realizuje projekt wykonawczy. A mało tego, w najbliższych miesiącach ZHP, Chorągiew Krakowska i Okręg Małopolski ZHR założą wspólną fundację, która będzie prowadziła działalność gospodarczą i zarabiała na utrzymanie czy na wsparcie działań obydwu organizacji, więc naprawdę, tak jak powiedział Krzysztof, różnimy się, czasem dyskutujemy wiele godzin, pan prezydent jest świadkiem, są dyskusje burzliwe, ale się szanujemy i to jest najważniejszy ten szacunek. I jak od razu odpowiem, to dla mnie najważniejsze jest właśnie braterstwo i szacunek, bo służbę już pokazaliśmy, że potrafimy pełnić, a tego szacunku nam trochę brakuje i jeżeli każda ze stron będzie w stanie zrobić krok wstecz i każdy dobry lider to taki lider, który ma pokorę i tą pokorę będziemy zachowywać i mieć, to myślę, że możemy wiele dobrego zdziałać. I odpowiadając na twoje pytanie, Orsza powiedział w 1946 roku, wracając do Polski, że chce żyć i promieniować. Ja noszę na piersi odznakę honorową swojej drużyny, która ma, tego pewnie nie widać, bo daleko, ma na tle wschodzącego słońca kapelusz skautowy. I to właśnie jest symbol tego, że mamy, jako członkowie tej drużyny, promieniować tą ideą skautingu. I druga myśl, pierwszą książką, jedną z pierwszych książek harcerskich, którą przeczytałem, było Całym życiem. I sam ten tytuł, Całym życiem, staram się, żeby był gdzieś tam moim wyznacznikiem. Jolanta, na koniec, co z myśli Broniewskiego dla ciebie jest najważniejsze i to, co byś przekazała instruktorom, z którymi pracujesz? Ja myślę, że dzisiaj jest szacunek i współpraca między organizacjami, chociaż dla mnie wtórne są organizacje. Ja może zawsze wiem, że to jest bardzo źle postrzegane i to w każdej organizacji, że to, co mówię teraz o organizacjach. Ale w ZHP, w samym ZHP, drużyny, podobnie jak w ZHR-ze, też drużyny się między sobą różnią. ZHR może jest bardziej spójny na poziomie organizacyjnym niż ZHP. ZHP jest bardziej różnorodne również jako organizacja wewnątrz siebie. Jest to duża organizacja, w związku z czym bym powiedziała, te nurty są różne i one się ścierają. Ja dzisiaj myślę, że głównym wyzwaniem w Polsce jest wspólnota w różnorodności.
I dlatego uważam, że dzisiaj trzeba ludzi uczyć łapania tego, co jest sednem, łapania celu, łapania tożsamości, która, tak jak tutaj było powiedziane, jednak według mnie jest ta sama. I nauka tego, że możemy mieć różne zdania na to samo nawet w obliczu jednej wspólnoty, w obliczu jednego szczepu. Nawet drużyna dzisiaj według mnie powinna uczyć tego, że niezależnie od tego, jak na przykład młodzi ludzie mają światopogląd, jak podchodzą do różnych rzeczy, powinni uczyć się tego, że mogą razem rozmawiać i znaleźć to, co ich łączy. Dla mnie to jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie harcerstwa, niezwykle trudne, przeformułowujące to, co do tej pory było dla nas głównym akcentem. I mam nadzieję, że kiedyś staniemy na poziomie tego wyzwania, że sobie zdamy sprawę z tego, że budowanie wspólnoty w różnorodności to nie znaczy rozmywanie sedna, bo to wcale tak nie znaczy. Mówienie tego, co jest kwintesencją, bo jeśli mamy tą samą metodę, jeśli mówimy o tym pewien ideał wychowawczy, niezależnie od zapisów, jednak jest taki sam i ma szanować też prawo każdego człowieka do różnych wyborów, ale jednak prawda, bycie uczciwym człowiekiem, służba innym, to są zawsze to braterstwo, to są rzeczy fundamentalne w tym, to wymaganie od siebie, praca nad sobą, to wydaje mi się, że my trochę dużo mówimy ważnych słów, ale czasem nie umiemy zrobić kroku nad tymi rzeczami, które według mnie z perspektywy, z odległości nie mają większego znaczenia. Ja się zgadzam w pełni z Jolą. Różnorodność i jedność to są takie dwie przeciwstawne może wyrażenia, ale idą ze sobą w parze i to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Natomiast jeżeli chodzi o słowa Orszy, to może nie słowa, a jego postawa, której tak naprawdę dowiedziałam się dzisiaj tutaj z relacji poprzednich rozmówców, że słuchał i zadawał celne pytania. I mi się wydaje, że my powinniśmy właśnie tacy być. Nie oferować młodym instruktorom czy kandydatom na instruktorów rozwiązań na tacy, tylko zadawać pytania. To jest postawa facylitatora, której czasem trudno się nauczyć instruktorowi, który zawsze działał aktywnie do przodu i mówił, jak ma być. Tu trzeba pójść w tył i zadawać pytania i tymi pytaniami młodych ludzi naprowadzać na rozwiązania, pozwolić im w pełni na popełnianie błędów. Bo tylko dzięki tym błędom oni się czegoś nauczą. Nie nauczą się nigdy, jak im powiemy, masz zrobić tak i tak. Tylko zadawać pytania, aż sami znajdą rozwiązanie. Potykając się po drodze bardzo wiele razy. I pozwolić im na tą niedoskonałość. Dziękuję bardzo. Czyli konkluzja jest taka, zadawajmy pytania i rozmawiajmy. Ale żeby zadać pytanie, trzeba usiąść razem i podjąć dyskusję, podjąć rozmowę. Więc mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa się nie kończy, będzie trwała. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Dziękuję w imieniu Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szczepie Puszcza i dziękuję w imieniu naszego partnera Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, które zaprasza wszystkich na kuluarową jeszcze dyskusję i rozmowy, bo widzę, że są tu osoby z różnych stron, które pewnie z przyjemnością podadzą sobie dzisiaj tutaj ręce i zamienią parę słów. Piętro niżej, obok ekspozycji i książki, którą Jarek nam dzisiaj tutaj gorąco przygotował. Mały poczęstunek, zapraszamy na kawę, herbatę i małe co nieco. Tak, Jarku, proszę. Reprezentuję fundację, która wydaje te książki. Myśmy w kilka osób stwierdzili, że nasza służba harcerska liniowa może dobiegła już końca, natomiast chcemy wspierać ruch harcerski wydawaniem książek dla instruktorów, dla funkcyjnych. Dlatego zachęcam was, żeby po nie sięgnąć. Tutaj jest Darek Grochal, który odpowiada za wizualną stronę tych pięknych rzeczy, które wydajemy, także jeżeli chcecie nas wesprzeć, to kupcie po prostu jakąś książkę. Mamy duże, małe, tanie, drogie. Bardzo nam pomożecie w ten sposób. Mamy naprawdę dużo planów. Wydajemy książki dla zastępowych, dla drużynowych, dla instruktorów. I myślę, że z jakimś sukcesem, bo czytane są przez wszystkie organizacje harcerskie. Tak, zachęcamy do czytania, bo żeby dyskutować i rozmawiać, warto coś wiedzieć. A to jakże wszyscy przyznaliśmy się, no, książki dla nas były zawsze jakąś inspiracją w pracy instruktorskiej i każdy zawsze coś w niej
w konkretnej znalazł. Zresztą były tu cytowane różne pozycje. Chciałbym zaprosić jeszcze tutaj pozostałych panelistów na scenę i komendantkę szczepu naszego, druhnę Asię. Słuchajcie, przede wszystkim jedynie, co wam, jak wam możemy podziękować, to powiedzieć dziękujemy, że tu jesteście, ale na pamiątkę tego spotkania, bo idzie jesień i zima, Asia ma dla was takie szczepowe kominy. Jarku, proszę. Krzysiu, Wojtek. Chodź dalej. Dziękuję serdecznie i zapraszam na dół. Jeśli tam chciałby ktoś jeszcze coś dodać, to możemy w gronie wspólnym przy herbatce i kawie jeszcze zabrać głos. Zapraszamy serdecznie na mały poczęstunek.